witam Państwa na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia Koliber. Po raz kolejny w związku z zakończeniem szczęśliwie COVID-ozy przenosimy piwnicę wirtualną do piwnicy analogowej. Dzisiaj zastanowimy się nad, w zasadzie postaramy się sięgnąć w zasadzie no, do samych źródeł, tak w zasadzie w pewnym sensie też de profundis. Zastanowimy się nad istotą idei konserwatywnego liberalizmu. Może w kilku słowach opowiem o intencji tego spotkania. Ja mam ten zaszczyt piastować stanowisko prezesa Stowarzyszenia Koliber Zarządu Głównego od lutego tego roku. I wtedy zacząłem się też zaznajamiać w dużo większym stopniu z samym środowiskiem, chociaż idea konserwatywnego liberalizmu była mi również bardzo bliska w trakcie aktywności w innych organizacjach w Białymstoku, w którym spędziłem 8 lat przede wszystkim, to zaczęła się narastać we mnie taka myśl, że jesteśmy w pewnej mierze zakorzenieni w myśleniu o konserwatywnym liberalizmie, który został nam zaprezentowany przez ojców założycieli, powiedzmy z początku lat 90. A idea jako taka esencjonalnie jest niezmienna, no to też w pewnym sensie należy ją postrzegać kontekstualnie. No i od początku lat 90. no, minęło już prawie kilka dekad. I wydaje mi się, no, że ta sama idea konserwatywnego liberalizmu także w wydaniu polskim, no bo wydaje mi się, no, że to też w pewnym sensie jest to zakorzenione też w kodzie kulturowym, tak, który jest odmienny w innych narodach. Należy spróbować ją uwspółcześnić i bardzo mi zależało na zorganizowaniu tego spotkania, a tym bardziej zależało mi, aby ten namysł, do tego namysłu zachęciły nas osoby, które nie są bezpośrednio związane z samym stowarzyszeniem, dlatego też pozwoliłem sobie zaprosić i brakuje mi słów, żeby wyrazić, jak jestem ukontentowany, że zechcieliście panowie przyjąć zaproszenie. Proszę o gorące brawa dla naszych dzisiejszych prelegentów. Mecenasa Adriana Zimnego, związanego ze środowiskiem myśli konserwatywnej i polityki narodowej, i doktora Mateusza Tondere, związanego z Klubem Jagiellońskim. Konwencja dzisiejszego spotkania będzie przebiegała dość tradycyjnie, to znaczy na początku zadam naszym prelegentom kilka pytań. Mam tych pytań przygotowanych 5. Myślę, że będę wskazywał osobę, która będzie udzielała odpowiedzi jako pierwsza. Damy sobie tak po kilka minut. Będę się starał trzymać dyscypliny czasowej, więc przyjmijmy, że może tak, że tak 5 minut na odpowiedź i potem druga osoba będzie miała szansę na 3-minutowe ad vocem. Później oczywiście przejdziemy do części dyskusyjnej, do udziału, w której serdecznie Państwa zachęcam. O samej części dyskusyjnej, technikaliach porozmawiamy, kiedy już do niej przejdziemy. Natomiast w tym momencie no, już rozpoczniemy tę główną część dyskusyjną. Jako, no, że wszystko zaczyna się od pojęć i od błędnego zdefiniowania pojęć bądź ich interpretowania w odmienny sposób, no, możemy całą dyskusję zaprzepaścić, więc jako pierwsze pytanie, takie dość oczywiste, to chciałbym zaproponować, abyście obaj panowie spróbowali zdefiniować pojęcia konserwatyzmu i liberalizmu. Zostawiam tutaj licencję poetyka, natomiast byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście panowie zechcieli spróbować potraktować te pojęcia w ujęciu na przykład politologicznym, aksjologicznym, sięgnięciu tak do wartości, a też w antropologicznym, tak, no bo też ideal jest przygodna człowiekowi. I o to może bym poprosił doktora Mateusza Tondere. Dobrze, proszę Państwa. Będzie bardzo mi miło, że mogę tutaj dyskutować. Mam nadzieję, że na końcu też będzie miło, bo ja mam trudną relację z konserwatywnym liberalizmem, ale no, może przez to będzie ciekawie. Żeby spróbować te faktycznie 5 minut w miarę syntetycznie zarysować to, co moim zdaniem jest kluczowe, bo my nie zbudujemy sobie definicji, ale my sobie możemy zmapować problemy i się potem do nich sensownie odnosić, bo jeśli sobie weźmiemy konserwatywny liberalizm jako pewną zbitkę słów, znaczenie językowe jest pierwsze, my reagujemy na pewną zbitkę słowną. Potem sobie ją rozbieramy, docieramy do jakichś tam politologicznych, potem ideowych, potem antropologicznych źródeł tego zagadnienia. I teraz tak, zauważcie Państwo, że możemy potraktować przede wszystkim konserwatyzm i liberalizm w tym członie, każde z nich z osobna, jako pogląd pragmatyczny albo esencjonalistyczny. To jest bardzo duże uproszczenie. Chodzi mi o to, że możemy sobie powiedzieć konserwatywny liberalizm, gdzie
konserwatyzm jest, jest fundamentalny i jest taki sięgający do esencji aksjologicznej, a liberalizm jest kontekstowy, dodany jako pewna pragmatyczna polityka, ale możemy sobie powiedzieć zupełnie odwrotnie. Konserwatywny liberalizm, gdzie liberalizm jest fundamentem filozoficzno-politycznym sposobu myślenia, konserwatyzm natomiast pewnym modus operandi, które się wykształciło na przykład w stosunku do zmian społecznych. Nie? Możemy sobie spokojnie wyobrazić, żeby dać szybko paradygmatyczne przykłady, możemy sobie wyobrazić jako konserwatyzm, który zostaje konserwatywnym liberalizmem, sytuację, w której ideowi konserwatyści stwierdzają na przykład, że żeby przeciwdziałać, nie wiem, lewiatanizmowi państwa, to przesuwamy się trochę w liberalną stronę, bo część liberalnych rozwiązań współgra z naszym konserwatywnym światopoglądem, ale to on jest fundamentalny. Możemy sobie wyobrazić, i to jest jakieś takie podejście, nie wiem, wydaje mi się, że wielu polskich konserwatywnych liberałów, na pewno części, możemy sobie wyobrazić taki klasyczny wigowski, angielski vibe ludzi, którzy są liberałami fundamentalnie, w tym starym stylu zwykle, ale nieważne, są liberałami filozoficzno-politycznie, antropologicznie są liberałami, natomiast nabierają pewnego konserwatyzmu po drodze, bo nie podobają im się kierunek zmian społecznych, więc chcieliby je powstrzymywać. Pewien naturalny sojusz zaczyna się budować między nimi a konserwatystami, który czasem na przestrzeni dekad staje się tak pragmatyczny i zlany, że właściwie powstaje nam, prawda, konserwatywny liberalizm w ten sposób. I żeby było jeszcze bardziej skomplikowane, to oczywiście jest bardzo wiele ideowych, esencjonalistycznych liberalizmów i bardzo wiele ideowych, esencjonalistycznych konserwatyzmów. Więc tu mamy dodatkowy, jakby to powiedzieć, kolejny wymiar, prawda? Już nie możemy sobie układać tego na osi, musimy sobie to układać w trzech wymiarach, żeby można było o tym sensownie mówić. I oczywiście sobie teraz tego wszystkiego nie poukładamy, albo będziemy sobie skakać na ciekawszych przykładów. Natomiast no, jakby wydaje się, że osią, sednem tego, że się w ogóle o tym dyskutuje, jest to, że którykolwiek byśmy nie wzięli z tych gatunków, smaków, flavorów ideowych, czy to konserwatyzmu, czy liberalizmu, ale też jakby od której strony byśmy nie konstruowali, czy to antropologicznej, czy to jakiejś na przykład stricte praktyczno-politycznej, bo może być jeszcze praktyczno-polityczna, ale jednocześnie ideowa. Zostawmy już takie bullshit rozróżnienia, bo to można nieskończoność drukować, ale to okaże się w ogóle, że po prostu no, mamy do czynienia ze starciem dwóch dużych idei, które fundamentalnie ze sobą nie są z natury rzecz biorąc zgodne. Możemy je uzgadniać gdzieś właśnie w jakichś nurtach praktycznych, albo możemy rozwadniać pewne ich elementy tak długo, aż się spotkają. I w tym sensie prawdopodobnie może istnieć też jednocześnie ideowy konserwatyzm, jednocześnie ideowy liberalizm, no ale jest czas zhomeopatyzować obydwa. Do tego momentu, w którym one są w stanie się spotkać w naturalny sposób, myślę, że w Polsce jest dużo ludzi, którzy są ideowymi, jednocześnie konserwatystami i liberałami, ale oni mają bardzo rozwodnione jedne i drugie poglądy. I ja nie mówię tego nawet jako zarzut, w sensie, bo to rozwodnienie brzmi jak zarzut. Niekoniecznie o to chodzi. Natomiast, więc ja nie przedstawię definicji. Wydaje mi się, że ja też myślę, że ciekawy będzie wątek dotyczący tego, że możemy zacząć od tej strony, a możemy powiedzieć, nie, konserwatywny liberalizm w Polsce jest tym, czym jest. Używamy tego słowa, wiedząc, o czym mówimy. Tradycję Janusza Korwin-Mikke i trochę tradycja organizacji typu bardziej liberalnych przybudówek prawicy. W sensie mamy te dwa nurty, nurt jakby wiecznego Gowina i nurt wiecznego Korwina. One są zawsze, nie? One się szachują, ale wiecie o co chodzi. Czyli ten jakby centrystyczny, demoliberalny, konserwatywny liberalizm polski i ten korwinistyczny. One są od zawsze i wiemy, czym one są, nie? Więc teoretycznie możemy też rozmawiać o tym, przy czym chyba to nie będzie aż tak ciekawe, może przejdziemy do tego, jak się jedno ma do drugiego. Natomiast ideowo możemy sobie zrekonstruować jako eksperyment myślowy mnóstwo konserwatywnych liberalizmów, które będą miały sens, bo nie mówię o eksperymentach myślowych absurdalnych, tylko mówię o takich eksperymentach myślowych typu możemy sobie na przykład wyobrazić radykalny konserwatyzm społeczny, który zakłada jakby bardzo takie naturalne hierarchie w takim rozumieniu, tak jak konserwatyści, tradycjonaliści rozumieją naturę, czyli takim bardzo mocno przypisującym człowieka do jego miejsca na świecie i tak dalej. I jednocześnie, który jest skrajnie konserwatywny ideowo, nawet tradycjonalistyczny i zakłada w związku z tym, że jakby transmiterem wolności, transmiterem dóbr powinien być rynek, nawet zupełnie wolny, ale rynek powinien wypełniać tylko bardzo mały obszar życia społecznego, bo resztę określa tradycja, nie?
wydaje mi się, że to był taki pogląd, który bardzo długo funkcjonował jako naturalny, kiedy już pojawiły się rynki od połowy średniowiecza, kiedy Arabowie przybyli od Hindusów zero i zniszczyli świat, no to pojawiło się przekonanie, że rynki zaczęły działać teraz swoim życiem, a struktura społeczna żyła teraz swoim życiem i ta struktura feudalna, arystokratyczna, która nie chce robią te rynki, nie? W sensie to jest tak ich robota, tam się mnoży pieniążek, to nie ma wpływu na życie społeczne tak dużego, to jest pewien wycinek, nie? Więc możemy być liberałami w kwestii pieniądza i obrotu, bo to nie dotyczy szerszej struktury. Czy to jest konserwatywny liberalizm? Trudno powiedzieć, na pewno nie dzisiejszy, bo wydaje mi się, że ten bardziej paradygmatyczny mówi nie, 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 rynek ma mieć wpływ na niemal całe społeczeństwo jako pewna logika swobody, wymiany, mobilności społecznej itd., itd. Tylko powinien być regulowany no właśnie jakąś tam tradycją, podstawowymi odniesieniami aksjologicznymi. Możemy sobie z drugiej strony wyobrazić totalny liberalizm i takich liberałów jest teraz bardzo dużo, oni zostają alt-rightami, bo zostaną tam wypchnięci przez lewicę. To jest w ogóle ciekawe, ja im kibicuję tymi wypychami, nie zgadzam się z nimi, ale jakby widać pewną drogę. To są ci ludzie, którzy są kompletnymi, fundamentalnymi liberałami, nawet niekoniecznie XVIII-wiecznymi, nawet z połowy XX wieku, nawet takimi jak Isaiah Berlin, powiedzmy. Mówimy o takich liberałach, nie, że tam John Locke, którzy no, w tym konsekwentnym paradygmacie liberalnym jest to, że myśl musi przebiegać swobodnie, prawda? To chociaż tyle, że wymiana idei, mówię nawet w politycznym liberalizmie, w ogóle już nawet nie gospodarczym, że musi być swobodny przepływ myśli, bo bez tego nie będzie liberalizmu, w związku z tym musimy po woltariańsku znosić nawet te obrzydliwe poglądy. No i ci liberałowie okazało się, że oni są kancelowani jeden po drugim. Oni nie są konserwatystami. Oni stają się jakby chwilowym sojusznikiem ideowym, który oni nie mogą stać konserwatystami przez jakiś rodzaj nasiąkania politycznego, że tak powiem, ale jest taki mechanizm, po prostu zaczynają obracać się wśród konserwatystów, są zapraszani przez konserwatystów. Takie rzeczy działają bardzo mocno, rzeczy środowiskowe, rzeczy tożsamościowe, rozumienie tożsamości grupy działają bardzo mocno. Tak samo na młodych, jak i na starszych ludzi, więc ci ludzie często stają się konserwatystami, na przykład widzą, że nie rozumieli konserwatystów wcześniej, że uważali o nich błędne rzeczy, widzą, że na prawicy jest jakaś przestrzeń wolności, etc., etc., nie? A z drugiej strony, i to jest jakaś tam dla mnie przynajmniej jakaś tam figura liberała szlachetna. Ale są też liberałowie, którzy są totalnymi liberałami też, ale innego sortu, czyli liberałowie technokratyczni, którzy po prostu uważają swobodny przepływ gigantycznego pieniądza za progres na świecie i im się czasem objawiają w ich myśleniu wątki konserwatywne, ale to jest inny konserwatyzm, nie jest konserwatyzm aksjologiczny, to jest konserwatyzm, rynek pokazał, którzy są lepsi, a którzy są gorsi, ale tak mocno pokazał, że przelewamy to w antropologię. I zaczynał się pojawiać typ jakby plutokraty, który mówi, ja właściwie jestem baronem już teraz, nie? Nie chcę tego tytułu, bo on ze mną nie koresponduje, ale lubię tych ludzi, którzy mówią, że ludzie są lepsi, gorsi. Mówmy o tym otwarcie, podoba mi się to. Zrezygnujmy z demoliberalnego szafarzu, zmęczył mnie już, ja już mam miliardy na koncie, chcę używać trochę innego języka. Oni rzadko używają języka wprost konserwatywnego, zwykle używają języka merytokratycznego, jakoś tam, ale no można powiedzieć, że to są wątki konserwatywne, nie? Jakieś tam przynajmniej. Znowu, bardzo szeroko rozumiane, więc tych spięć, tych zetknięć jest mnóstwo. I oczywiście nie tylko te dwie idee się stykają, bo mamy jakieś właśnie idee solidarystyczne, socjalne, które też się spinają i czasem z liberalizmem, i z konserwatyzmem na różne sposoby. W ogóle ostatni przykład, jaki sobie możemy wybrać, możemy sobie wybrać konserwatywnego liberała i to jest określenie antyparadygmatycznego dla Polski, ale podejrzewam, że popularnego w Europie, czyli Hadeka z lat 50., który jest liberałem, tak, bo była druga wojna światowa i liberalny porządek praw człowieka jest fundamentalny, jest socjaldemokratą, chociaż jest z partii chadeckiej, ale fundamentalnie jego myślenie o roli państwa w gospodarce jest myśleniem socjaldemokratycznym i jest nim z powodów konserwatywnych, bo uważa, że to konserwatywny pierwiastek każe nam regulować rynek mechanizmami, które są socjaldemokratyczne. I to jest jakby klasyczny środkowy Hadek. Jak na historię Hadecji popatrzymy, że od Leona XIII się zaczyna, a kończy się na tym niczym, co jest dzisiaj, w sensie Hadecji już właściwie nie ma, no to jest taki okres, kiedy Hadecji jeszcze istnieje jako pewna idea. Właśnie w latach 50. czyli ma sukcesy. Ma sukcesy gospodarcze, społeczne, pewne i tak dalej. I taki Hadek też mógłby powiedzieć, tak, ja jestem tym całym konserwatywnym liberałem, jestem liberałem, bo podpisuję deklarację praw człowieka i obywatela, jakby przyjmuję antropologiczne podstawy liberalizmu, bo uważam, że jednak służą społeczeństwu, a jednocześnie właśnie dlatego jestem zwolennikiem interwencjonizmu państwowego, że te wątki konserwatywne chcę ochronić przed kompletnym urynkowieniem. Więc wydaje mi się, że nie znajdziemy definicji, bardziej po prostu trzeba być cały czas czujnym w rozmowie i w myśleniu o tym, żeby sobie
cały czas tą 3D mapę mieć gdzieś przed oczami. Bo my nigdy nie znajdziemy terminu, to jest jakieś takie, marzenie pozytywistów prawnych, tylko co do dyskusji, że jak jeszcze trochę poszukamy tej dobrej definicji, która opisuje prawdę, to już będzie dobrze, nie? Że po prostu my się mylimy tylko co do definicji. To jest prawda, że definicje prowadzą do błędów, ale sposobem na to nie jest znalezienie ultimatywnych definicji, bo takich nie ma, tylko bardziej dyskusja ze świadomością tego, że używamy słów różnie, że język jest nieostry i że trzeba się dopytywać o pewne rzeczy, że trzeba się zapytać rozmówcy, co rozumiesz przez konserwatyzm, co jest dla ciebie konserwatyzm, co jest dla ciebie liberalne i tak dalej, i tak dalej. Więc odmawiam podania definicji, natomiast chciałbym po prostu zacząć od takiego spektralnego postawienia samej tej kwestii. Może później sobie pogadamy, czym jest konserwatyzm według nas, czym jest liberalizm według nas. Też pewnie może zaczniemy stawiać tezy dogmatyczne, jaki powinien być naszym zdaniem konserwatyzm, jaki powinien być naszym zdaniem liberalizm. Ale no, tą część, którą teraz wygłosiłem i kończę, uważam za bardziej deskryptywną, w sensie niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na tej mapie relacji między konserwatyzmem a liberalizmem, no to jesteśmy na niej nie dlatego, że używamy tych słów, tylko dlatego, że uważamy jakieś rzeczy, a później dopiero opisujemy tymi słowami. Więc tutaj wydaje mi się, że tych konserwatywnych liberalizmów jest mnóstwo. Jest mnóstwo i na poziomie takim platońskim, ideowym, i już nie mówiąc o tym, jak jeszcze się multiplikują, kiedy schodzimy w praksis poszczególnych wspólnot politycznych z ich tradycjami, z ich rozumieniami tych terminów. W Polsce w ogóle nie ma za bardzo liberalizmu na przykład. Nie? Polska nie potrzebowała liberalizmu, bo przepracowała pewne problematykę wolności, przepracowała sobie po swojemu po prostu. A liberalizm nie wymyślił wolności, tylko liberalizm był pewnym namysłem nad pojęciem wolności, które było intensywnie prowadzone, kiedy powstawał. Polacy mieli to odrobione, może źle, może głupio, ale mieli to odrobione. Nie dlatego, że liberalizm nie zrobił w Polsce kariery, jak często mówią liberałowie. Już kończę. Na pewno unikalnie, bo nie przypominam sobie innego narodu, który by utracił własną państwowość. Tak? No ale wiesz, nie każdy leży w takim miejscu. Hiszpanie tak samo sobie zrujnowali państwo, ale mieć może Czech stron dookoła, a nie wiem, kto zebrać. Komplikowanie. Wydłużyłem do 10 minut, ale uznałem, że to jest na tyle wartościowa wypowiedź, zwłaszcza, że wprowadzająca, że dobrze, będziemy się wszyscy lepiej rozumieć i przede wszystkim co poeta miał na myśli. Także Adrianie, dla ciebie również w takim razie ad vocem nie 3, a ile uznasz za stosowne, ewentualnie będę miarkował. Dobrze, to spróbujemy. To znaczy, tu jeśli chodzi o te rodzaje konserwatywnego liberalizmu, to chciałbym się trochę odnieść, dlatego że właściwie można je podzielić, te, gdzie mamy tę esencję konserwatywną i te, gdzie mamy tę esencję liberalną, dlatego że jest też takie pojęcie jak liberalny konserwatyzm. I no, kiedy sobie zestawimy te dwa pojęcia, to nam dosyć dobrze właśnie oddaje różnicę. Tam, gdzie mamy konserwatywny liberalizm, tam esencją jest liberalizm, a konserwatywne są tylko te, prawda, akcydensy, te jakieś takie pragmatyczne działania, które się podejmuje dla zachowania do tego rynku właściwie. Ten konserwatyzm ma tutaj chronić, czy rynku, tej wolności, tak? Bo trochę tutaj kolega poszedł w tę stronę rynkową i dałem się ponieść temu elon witalno, ale to po prostu o wolność chodzi, tak? Więc tutaj ten taki Elon Musk na przykład, które to imię nie padło, no ale to można było mniemać, że między innymi o nim było. Jeśli byłby tak definiowany jako konserwatywny liberał, no to jest tym, dla którego ten konserwatyzm ma zapewnić mu paradoksalnie przestrzeń do tej wolności, do tego liberalizmu. No i to drugie pojęcie, liberalny konserwatyzm, gdzie jest na odwrót, gdzie dla zachowania tego konserwatywnego porządku, tak, przyjmujemy pewne metody liberalne. No i tu przykład taki paradoksalny, ale sam Józef Demestre, który jak na człowieka swojej epoki i tradycjonalistę, był no, dość nietypowy, bo uważał, że właśnie gospodarka powinna rządzić się mechanizmami rynkowymi. Po prostu Sabaugia, w której pochodził, miała tak niewiele tych jakichś zaszłości tak stanowych. Było to na tyle nieistotne, że uważał, że to nie zaszkodzi w żaden sposób tak tradycyjnemu społeczeństwu. Więc w tym sensie można powiedzieć, że był właśnie konserwatystą, ale liberalnym. No u nas ten podział z jakiegoś względu się nie przyjął i wszystko wrzucamy do tego wora na konserwatywny liberalizm. Tu taką uwagę mogę popełnić, że zauważył to jeden Adam Danek, którego tu serdecznie pozdrawiamy, ale no, jego artykuł opublikowany bodajże na X-Portalu i poświęcony zajawnej krytyce konserwatywnego liberalizmu, jednocześnie
jednocześnie zajmuje obronie liberalnego konserwatyzmu, jakoś też nie przebił się do mainstreamu i nie sprawił, że te... Tak, no ten dualizm jakoś... Tak, znaczy tam chyba tylko po prostu ten w Polsce jest dostęp wyłączony, ale zostawmy to, bo miało nie być o Putinie. Tak, więc wracając do tego wątku, tak, no, ten dualizm konserwatywnego liberalizmu, liberalnego konserwatyzmu się jakoś nie przeżył, być może też ze względów takich praktycznych, to znaczy... Tę przestrzeń po prostu zawłaszczył sobie wspomniany tu już pan Janusz Korwin-Mikke, tak, i skutecznie storpedował jakąś debatę, większy namysł nad tym wszystkim. Zresztą to jest dobre pytanie, czy on jest konserwatywnym liberałem, czy liberalnym konserwatystą, no ale to może trochę później. Natomiast drugi wątek, do którego chciałbym się odnieść, to spinanie się tak konserwatyzmu z liberalizmem. Ogólnie żyjemy w epoce konwergencji, tak? Idee są coraz mniej wyraziste i zbliżają się do siebie. No to demoliberalizm to jest dobry przykład, jakby ktoś Johnowi Lockowi powiedział, że tak, w liberalizmie będzie demokracja, to złapałby się za głowę i nie był w stanie uwierzyć. Zresztą no, socjaldemokracja to wprawdzie pojęcie oryginalne, no ale też wiadomo, że w nim oryginalnie chodziło o rewolucję komunistyczną, tak, i że to miała być ta demokracja, tak, ludowa to trochę też niewłaściwe pojęcie, ale to miało być to państwo rządzone tak przez robotników, ludzi pracy. W takim znaczeniu powstawały partie socjaldemokratyczne w XIX wieku, no a dzisiaj no, to znaczy coś zgoła zupełnie innego, tak. No i właśnie ten liberalizm też taką konwergencję przechodzi, ale ona jest tutaj efektem pewnego namysłu, tutaj Johna Rawlsa warto przywołać, tak? No bo jeśli każdemu damy wolność, a nie zrównamy jakoś tych możliwości, w których oni mogą działać, no to osoby tak z lepszym zapleczem, lepszym backgroundem, czy to wykształcenia, czy jakiejś też świadomości finansowej i tak dalej, będą miały po prostu lepsze warunki do realizacji tej wolności. Więc to z kolei socjoliberalizm tak, no, powstaje z takiej refleksji, że trzeba tym, którzy są w jakiś sposób tak upośledzeni, umożliwić równe warunki gry z tymi, którzy mają lepsze te startowe warunki. Tak? Więc to się tak zbliża wszystko do siebie. No, to może wydaje się, że nie miało szczególnego związku, ale owszem miało, dlatego że znowu kiedy poruszamy te tematy konserwatyzmu, liberalizmu, nie unikniemy słowa wolność, tak? I cały problem polega na tym, że wolność jest też konserwatywną wartością. I to bardzo konserwatywną, i to nie tylko w Polsce tośmy przerabiali, bo właściwie no, którego konserwatyzmu nie weźmiemy, czy to będzie francuski, hiszpański i tak dalej i tym podobne, wszędzie tam wolność jest istotna. No ale w takim razie skąd różnica i dlaczego nie wszyscy konserwatyści są konserwatywnymi liberałami i dlaczego nie wszyscy liberałowie są liberalnymi konserwatystami? Ano właśnie z tego, że definicje znowu się nam kłaniają, a nawet nie definicje, tylko po prostu rozumienie. Konserwatyzm był zawsze nurtem wspólnotowym, tak? I ta wolność też ona była poniekąd wspólnotowa. To jak sobie z kolei tutaj do Hiszpanii tak przejdziemy i weźmiemy karlistów, tam mamy to hasło, tak, Dios Patria Fueros Rey, czyli Bóg, Ojczyzna, stare prawa i król. Czym są te stare prawa? To są jakieś wolności, ale to nie są wolności dla poszczególnych poddanych, tak, tylko dla wspólnot tych poddanych, na przykład dla Basków z Nawarry. Więc ta wolność zawsze była, tylko jej podmiotem nie był pojedynczy człowiek, tylko jakaś określona wspólnota. No i problem polega na tym, że te wspólnoty trochę nam zanikły na skutek różnych wydarzeń dziejowych, no i w związku z tym ta różnica zaczęła się w pewnym sensie znosić i stąd też taka popularność właśnie konserwatywnego liberalizmu. Więc trudno nam jest dzisiaj wyobrazić sobie jakąś wolność wspólnotową, tak jak myślimy o wolności, no to myślimy raczej o tym, żebyśmy my w sensie ja pojedyncza osoba był wolny, tak, a nawet nie do końca jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tę wolność dla jakiejś większej grupy, co to miało znaczyć. No, o tym postaram się później powiedzieć, bo mam wrażenie, że następne pytanie będzie tego dotyczyło.
Dokładnie tak. Staraliśmy się teraz zastanowić nad konserwatywnym liberalizmem tak sterylnie, a teraz bym poprosił, abyśmy spróbowali to wlać w formę polską. I tutaj poproszę ponownie Ciebie, Adrianie, tym razem jako pierwszego, abyśmy spróbowali wyjaśnić zjawisko koliberalizmu jako idei obecnej w Polsce. Chciałem, żebyśmy porozmawiali od lat 90., ale no to nie będzie dobry początek, no bo to też mówimy tutaj o jakiegoś rodzaju hermeneutyce ciągłości. Także tutaj w tym kontekście dam Ci licencja poetyka. Rozpocznijmy od momentu dziejowego polskiego, który uznasz za stosowny, ale przebrnijmy też przez tę odmianę, wydaje mi się, najbardziej współczesną, którą bym właśnie tu początkował w latach 90. Właściwie to nawet całkiem zasadne jest rozpoczęcie w latach 90., bo no, wtedy ta idea, tak jako pewna idea samo powiedzmy uświadomiona, tak, w sensie pojawili się ludzie, którzy się określali w taki sposób, też nie pojawili się znikąd. Janusz Korwin-Mikke tak, był człowiekiem raczej aktywnym politycznie za poprzedniego systemu, w pewnym sensie jest postkomunistą, no bo należał do stronnictwa demokratycznego, tak. No ale właśnie ta idea zyskała pewną popularność i to zresztą nie był tylko Korwin-Mikke, bo jak tutaj kolega zauważył, tak, mamy też ten drugi konserwatywny liberalizm Gowina. No, przypominam, i to zresztą Gowin też bardzo lubił podkreślać, szczególnie kiedy odchodził z Platformy Obywatelskiej, że ta partia, kiedy powstawała, też się deklarowała właśnie jako konserwatywno-liberalna. No właśnie, i skąd ten jakiś taki przypływ popularności w latach 90. No, zauważmy, że wcześniej mieliśmy właśnie komunę, a za komuny no, i te jakieś takie wartości, powiedzmy, konserwatywne były szykanowane, no, w pierwszej kolejności walka z religią, tak, no, ale i wolności właśnie nie było, więc to w pewien naturalny sposób odpowiadało na deficyt wytworzony właśnie w tamtym systemie. A co więcej, no, tak jak po I wojnie światowej wszystkie państwa europejskie zaczęły przyjmować francuski model ustrojowy, bo Francja wygrała wojnę, tak samo w latach 90. modny był konserwatywny liberalizm, bo no przecież taka idea właśnie obowiązywała w Stanach Zjednoczonych. Ronald Reagan, tak, no, to jest postać kojarzona właśnie z jednej strony z konserwatyzmem, a z drugiej z wolnością gospodarczą. No i tak samo w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, tak, identycznie. No i w takiej sytuacji to jest dość naturalne, że przyjmuje się tę ideę, która jest kojarzona właśnie ze zwycięstwą. No ale to nie tylko te czynniki na to wpłynęły, ale też no, przyjrzyjmy się dokładniej tej komunie, bo co ona zrobiła? No ona właśnie zniszczyła, dokonała takiej urawniłówki, tak, polskiego społeczeństwa i zniszczyła te tradycyjne wspólnoty, które przed wojną jeszcze istniały. No, raz, że pozbyto się mniejszości narodowych na różne sposoby, bo część tak trafiła do obozów koncentracyjnych, a ci, którzy tam końca swojego życia nie znaleźli, to wyjechali najczęściej do Palestyny. Aczkolwiek taka ciekawa rzecz, przez pierwszych kilka lat po wojnie było osadnictwo Żydów na Dolnym Śląsku i było ich tam w szczytowym momencie bodajże 200 czy 300 nawet tysięcy. Była szansa na to, że też mielibyśmy taki swój żydowski obwód autonomiczny właśnie na Dolnym Śląsku. No tak, ale oni zniknęli. Zostali po drugiej stronie granicy. Niemcy z kolei wyjechali do Niemiec przymusowo. No a mniejszości narodowe mają to do siebie, że one stanowią takie właśnie tak wspólnoty dosyć tradycyjne. No teraz to się zmienia, bo z reguły odczuwają jakiś tak przymus tego wiodącego narodu, więc uciekają w tę stronę, która daje im jakieś tam prawa, przywileje, czyli w kierunku lewicy. No ale nie zawsze tak było. Zresztą w Szkocji widać, kiedyś głosowała zawsze na Torysów, teraz głosuje zawsze na Szkocką Partię Narodową, która jest partią no, lewicową właśnie, tak. Więc to jedna taka wspólnota, która zniknęła. Druga, poznikały ordynacje rodowe, a wraz z nimi pewna organizacja wsi, która istniała, tak. Ci ludzie zostali przerzuceni do PGR-ów. PGR-y wiązały się tak z pewnymi patologiami, dochodziło tam raczej do rozbicia tych więzi społecznych, bo tak, nawet jeśli była jakaś praca, to ona była wykonywana po to, żeby była wykonywana właściwie i
było to wszystko dosyć, dosyć takie nonsensowne. Ale to nie tylko to, to też jakieś takie związki, tak, kluby sportowe chociażby, przykład absurdalny, ale, ale też pokazujący dobrze, o co chodzi. Do, dlatego, że do, przed wojną to po prostu ludzie się zrzeszyli w ramach tych klubów, a czasami to jeszcze za nieboszczki Austrii czy innych cesarzy. Przejęło to wszystko państwo i tak samo było z wieloma innymi tego typu zrzeszeniami. Więc te więzy społeczne poluzowały się do tego stopnia, że właściwie została religia, został naród, została rodzina, bo tego nie udało się tak zniszczyć. No i właśnie zniknęła ta przestrzeń do kultywowania tej wolności wspólnotowej. Została tylko ta wolność indywidualna. No a z drugiej strony ciągle z komuny Polacy wychodzą jako społeczeństwo tak katolickie, głęboko religijne, bo to nie jest taka sytuacja typowa tutaj w okolicy, bo na przykład w NRD udało się dość skutecznie sekularyzować społeczeństwo. Tak przed wojną ten obszar był, czy przed NRD-ówkiem, tak, ten obszar był dominująco protestancki, dzisiaj jest dominująco ateistyczny i to jako jedyny tak w Niemczech. No, Czechy i Słowacja to mają swoją specyfikę, więc wiadomo, ale Węgry też zostały dość skutecznie zlaicyzowane, czy Bułgaria. Właściwie oprócz Polski to chyba tylko Rumunia i Chorwacja nie dały się zlaicyzować. Tak, no właśnie, jeszcze Słowacja. No więc zostają w Polsce te trzy wspólnoty, które poza rodziną są wspólnotami jednak dość abstrakcyjnymi. Trudno wyobrazić sobie, znaczy inaczej, wolność kościoła łatwo jest sobie wyobrazić, ale trudno jest wyobrazić sobie to, żeby to dotykało jakoś poszczególnego człowieka, tak? Przesądzało o tych jego wolnościach i prawach. Więc ta przestrzeń do kultywowania tej konserwatywnego rozumienia wolności, no, zostaje właściwie zniszczona. A z drugiej strony społeczeństwo ciągle jest tak konserwatywne, wyznaje konserwatywne wartości. No i odpowiedzią na to jest w tym momencie ta wolność właśnie indywidualistyczna, liberalna, ale jednocześnie właśnie z tym sosem, to pytanie, co to było tak esencją, a co akcydencem, to zresztą taki polski duch, że jesteśmy z jednej strony przywiązani do tradycji tak wierzący, a z drugiej strony mamy skłonności do anarchii i sobie państwa, więc może to też było po prostu jak najbardziej tradycyjne w tym wypadku. No ale właśnie tak bym widział rozwój tej idei, tak, w latach 90. no i aż do tego momentu. Bardzo dziękuję. Jeśli masz ochotę na adwocem, to teraz czas dla ciebie. Może trochę. Nie mam potrzeby polemicznej, bo w ogromnej mierze się z Adrianem zgadzam, że na pewną pustkę instytucjonalną, jaką zostawił po sobie komunizm, zresztą nie tylko komunizm, o tym za chwilę powiem, bo ja będę chciał szybko wyjść poza Polskę. Jeśli chodzi o polski wątek, na pewno jest tak, i to będzie istotne w tym, co powiem za chwilę, że jest dość charakterystyczne w poglądach konserwatywno-liberalnych, liberalno-konserwatywnych, ten aspekt, który właśnie polega na tym, że mało jest myślenia o skutkach, a więcej jest myślenia o samej instytucji. W sensie dużo jest, bardzo mam wrażenie, idealistycznego myślenia. I to jest często coś, z czym się radykalnie nie zgadzają sami konserwatywni liberałowie, którzy lubią widzieć się jako ludzi bardzo pragmatycznych, opierających się na faktach. Natomiast opierają się na bardzo idealistycznych koncepcjach, nawet takich mnóstwie koncepcji apriorycznych. Samo na przykład, to już będzie taki ten przytyk zupełnie na marginesie, ale niechęć zwolenników austriackiej szkoły ekonomii do socjologii na przykład i badań takich postfaktycznych, badań pewnych długotrwałych skutków społecznych jest zresztą specyficzną cechą. I jest jakiś rodzaj, przepraszam wszystkich na spektrum, bo jestem wrażliwy, ale jest jakiś rodzaj Aspergera specyficznego albo nawet autyzmu w takim myśleniu, które mówi tak. I to było myślenie w Polsce w latach 90. Skoro ludzie są konserwatywni, a byli, to i zostawimy im wolność rynkową i pozwolimy dowolnym siłom się przesuwać, to będą przesuwać się te konserwatywne, przecież ludzie będą wybierać konserwatywne rzeczy, no to jest oczywiste. Nie mają już komuny, nie mają już bata, nie ma powodu, żeby wybierać niekonserwatywne rzeczy, więc konserwatyzm będzie się multiplikował, mnożył i rozwijał jako efekt w pewnym sensie rynku, w tym też rynku idei, prawda? To było takie przekonanie, że po prostu jako idea mocna, idea żywotna, idea jakoś tam właśnie zakorzeniona, choć o tym zakorzenieniu już za dużo nie myślano, będzie po prostu takim czadem w tej grze, że po prostu będzie wygrywał.
I jeszcze to przez jakiś czas działało, to co jakiś czas działało, w sensie można było znaleźć ileś potwierdzających przykładów. Nie widziano, mam wrażenie, całościowej, spadkowej. Ciężko się widzi takie procesy na przestrzeni 30 lat. My teraz możemy oczywiście jakby już gadać prawie historycznie o latach 90. Jak się ogląda filmy, seriale są tej kości typu Wielka Woda, mamy poczucie, że oglądamy serial historyczny, nie? Po prostu, zależnie od jakości. To pokazuje, jak my się już oddaliliśmy od tamtych czasów, jak możemy na nie patrzeć. Natomiast podobnie zresztą mam wrażenie, bo to o czym mówiła Adrian, ten sagmacki duch się gdzieś nieźle nakłada, który Polacy sobie przyswoili, moim zdaniem on jest częścią naszego DNA narodowego i okej. Natomiast my zgubiliśmy, tak jak często liberałowie też gubią, jego rewers na awersu. To znaczy to, że taka wolność, jaką na przykład postulowała pierwsza Rzeczpospolita, może funkcjonować w ramach pewnych wspólnotowych instytucji, które na przykład jest jakimś tam symbolem, nie jest konkretnych postulatów, jest jakiś tam ruch egzekucyjny z XVI wieku. Jako pewien przykład ruchu, który jest świadomy tego, że prawa się że prawa w tym indywidualne wolności później wywalcza się wspólnie. Że wspólnota buduje pewne ramy dla różnych wolności, w tym wolności później indywidualnych. I że bez myślenia o tych ramach, bez myślenia o tym, że wolność jest czymś kruchym. O, bo to jest może to myślenie, że ogólnie konserwatyzm, kiedy myśli o wolności, traktuje jako wartość i ten konserwatyzm, który ceni sobie wolność, zwykle rozumie bardzo dobrze, i to jest jego przewaga, że wolność jest krucha. To znaczy, że wolność w upadłym świecie ogólnie podlega ciągłemu zagrożeniu. Liberalizm myśli o tym bardzo jednotorowo. Liberałowie myślą tak, wolność podlega ciągłemu zagrożeniu, bo państwo chce coraz więcej nam zabierać, tak? Więc musimy je ograniczać. Kompletnie nie zauważa tego i też tego nie zauważa szlachta w XVIII wieku i zaprzepaściła wtedy też wolność. Nie zauważa, że jakby klęska wolności może przyjść z różnych stron. Że nie tylko jeden podmiot chce odbierać wolność, którym jest państwo, że bardzo często państwo jest ostatnim podmiotem, który chce chronić wolność. I że to zawsze jest kontekstowe, w tym sensie, tak jak polityka jest tak w sensie grą relatywistyczną, nawet jak nam chodzi o jakieś ogólne ideały, że po prostu wrogów wolności jest dużo, a część wrogów wolności jest procesualnych, w sensie, że w ogóle nie mają twarzy. Po prostu są wrogiem wolności takich proces, który się odbywa pod glebą społeczeństwa, który ciężko jest spersonifikować w postaci jakiejś stronnictwa czy siły. I ten autyzm, bo ja tak to postrzegam trochę, on właśnie zupełnie nie zauważał na przykład tego, że mnóstwo wolności i przestrzeni do wolności ginie, kiedy się zniszczy pewne struktury społeczne drobne, które działały i które istniały. Świetnie jest w przypadku klubów sportowych, spółdzielni. Mnóstwo ludzie kiedyś zrzeszali się na różne sposoby i teraz nie trzeba być tradycjonalistą skrajnych tradycjonalistycznych wspólnot. Takim jak karlistowskim. Nie trzeba koniecznie wierzyć w niezmienny świat, w którym te wspólnoty muszą przetrwać, żeby przyjąć taki paradygmat, że wspólnoty tworzą przestrzeń wolności z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że chronią od zewnątrz pewne jednostki przed pewną ingerencją, ale jest ważniejsza rzecz. Wspólnoty budują ludzi, którzy są realnie w stanie być wolni i cnotliwi. Nie? Tu wchodzimy na Arystotelesa, bez Arystotelesa nie ma mówienia o polityce tak jak w Europie, tak może w Azji, można mówić, nie ma bez Konfucjusza, bo u nas bez Arystotelesa w końcu trzeba do niego dojść. Jakby tylko w tych wspólnotach buduje się cnota pewnej odpowiedzialności za innych, odpowiedzialności za siebie, ochrony pewnej przestrzeni, którą mamy i przede wszystkim opanowywania siebie w obliczu wystawiania na nieprawdopodobne jakby pokusy świata zatomizowanego, które są gigantyczne i które nauki kognitywne pokazują, że człowiek po prostu nie jest w stanie się im oprzeć. To jest taka może brutalna konkluzja, już radykalnie, już bym powiedział, że ona nie tylko nie jest liberalna, ale prawie nie jest chrześcijańska, że człowiek ma mniej wolnej woli niż zawsze chcielibyśmy myśleć, w sensie bardzo dużo rzeczy pokazuje, że człowiek ma mniej wolnej woli niż my byśmy sobie chcieli postulować. I że w związku z tym, i jedni powiedzą, dlatego jebać tą wolną wolę. W sensie, że skoro jej nie ma, to jej nie ma, nie? W sensie, skoro badania pokazują, że jest problematyczna, że tracimy ją przy byle powiewie, to jej nie ma. Ale to druga odpowiedź na ten sam fakt. Inna odpowiedź negatywna, która mówi, skoro wolna wola jest krucha, skoro wolna wola bardzo łatwo podlega anihilacji, to musimy tworzyć społeczeństwo, które się aktywnie o wolną wolę troszczy, czyli jakiś... Będę mówił jak Jan Paweł II, nie? Ale to jest słownictwo, to wzrastanie do wolności itd., itd. My mamy tego słownictwa dość nawet jak konserwatyści, to jest wielki problem społeczny, dlaczego jak ktoś zabrzmi chociaż szczególnie jak Jan Paweł II. Ja czuwa. Wejdę na chwilkę tutaj w słowo, jestem prawie oburzony, że należy się usprawiedliwiać z cytowania Jana Pawła II w kontekście konserwatywnego liberalizmu. Ja tylko zwrócę uwagę,
że no, jedna z ważniejszych figur nawet nie konserwatywnego liberalizmu, ale liberalizmu po prostu, no, w Dzielski, tak, no to właśnie jego liberalizm można zdefiniować jako konserwatywny właśnie stricte w nasyceniu liberalizmu duchem i myślą Jana Pawła II, tak? To prawda, Jan Paweł II napisał dosłownie drugą encyklikę. Jan Paweł II jest feministą w kwestii ekonomicznej, socjaliści mają swoją encyklikę, liberałów mają swoją encyklikę. Obydwie są prawdziwe. Także tutaj trzeba uważać. Natomiast problem po prostu polega na tym, że człowiek wystawiony na działanie tylko i wyłącznie sił, wyabstrahowany ze struktur społecznych, czy to naturalnych, czy to organicznych. One muszą być organiczne, nie muszą być bardzo stare i tradycyjne. Mogą być jak spółdzielnie, jak kluby, jak związki zawodowe. Nie? Ten rodzaj wspólnotawiania się, który kiedy... Powiem rzecz, która jest... Tu będę trochę kończył tą chaotyczną część wypowiedzi, bo liczę, że do antropologii przejdziemy, bo tam są ciekawe rzeczy. Ale brzmi tak, kiedy powstawały związki zawodowe w XIX-wiecznej Europie, to one się odwoływały, proszę Państwa, do cechów gildii średniowiecznych. I to nie jest przypadek, ci ludzie nie wymyślali czegoś znikąd, to nie był jakiś komunistyczny pomysł, żeby się zrzeszali ludzie, którzy wykonują podobny fach. Żeby się zrzeszali choćby dlatego, że fajnie jest rozmawiać z kimś, kto wykonuje podobny fach, że czujemy z nim więź. Mamy z nim więcej tematów do rozmowy, mamy z nim pewien wspólny interes, choćby płacowy, prawda? To była idea, która wybudowała cechy kiedyś. I okazało się, że w pewnym momencie bardzo skupiony na wolności liberalizm, ja jestem jak na prawicowca polskiego, bardzo dużym sympatykiem rewolucji francuskiej, ale to, że giletynowa markizów to są fajne rzeczy, ale miała też wady. Wadą rewolucji francuskiej było to, proszę Państwa, że rewolucja francuska w tym zapale XVIII-wiecznym, żeby zwiększać wolność obywatela, polikwidowała mnóstwo instytucji, które zwiększały wolność obywatela. Tylko że XVIII-wieczni rewolucjoniści o tym nie wiedzieli. Oczywiście, nie wiedzieli o tym, dlatego że te instytucje tak dawno nic już nie robiły. W sensie doznały tak dużego uwiądu, że można zrozumieć jakobinów likwidujących cechy i gildie, bo z ich perspektywy to były rzeczy, które nie miały żadnego znaczenia. Może nawet namysł, o którym teraz mówimy, jest dla nich niemożliwy. Może to jest jakiś tragizm odwieczny, tak ja jestem znawcą tragicznej koncepcji historycznej, że idee są zawsze nie na czas. Uważam, że tak jest w upadłym świecie. W niebie idee będą na czas i tym się będzie różnić świat w niebie od świata dzisiaj. Zawsze są nie na czas. Natomiast niewątpliwie zlikwidowano pewną strukturę, którą trzeba było z powrotem napełnić życiem. Strukturę, która rozumiała, że żeby ludzie byli wolni, żeby ludzie mogli kultywować wolność, muszą się nawzajem do tej wolności wspierać, znaczy iść ramię w ramię, już używałem tej związkowej nomenklatury, bo ona jest piękna właśnie dlatego, że ona jest stara, ona nie jest nowa i wymyślona, nie jest utopistyczna. To jest ta idea, że ludzie podobni sobie pod jakimiś względami muszą się zrzeszać razem, muszą się zrzeszać w różne rzeczy naraz, mogą należeć do klubów, właśnie zrzeszają się terytorialnie, bo klub sportowy, pasja, zrzeszają się w gildii albo cechu, bo podobny fach. Zrzeszają się w kościele, bo podobna religia. Zrzeszają się w jakimś klubie pieśni, tańca swojego regionu i tak dalej. Taki pozrzeszany człowiek, wielotorowo pozrzeszany, tym się pewnie, tutaj pewnie ja jestem mniej konserwatywny od na przykład Adriana, że ja mogę całkowicie nawet odrzucić zrzeszanie pionowe, ja go nie potrzebuję tej koncepcji. Uważam, że dobrze zbudowany poziom wytrzyma, że nie potrzebujemy już pionu. Znaczy potrzebujemy naturalnego pionu, starzy, młodzi, mądrzy, głupi, ale on nie musi generować wielkich różnic. Ale że ludzie mogą być wolni tylko zakorzenieni w takich strukturach, bo człowieka bez tych struktur niezwykle łatwo jest wyrwać. W sensie wyrwać, rzucić go na pastwę sił, nawet nie ludzi, tylko sił. I to pokazują wszystkie badania dotyczące tego, co robi z ludźmi pornografia, co robi z ludźmi reklama, co robi z ludźmi TikTok, co robi z ludźmi wszystko. Jakby wszystkie te rzeczy, które wpuściliśmy po wolność, pierwsze co robią, kiedy wkraczają, to niszczą wolność, nie ostatnie. One się nie zabierają za niszczenie tyranii, reżimów czy ajatolaha w Iranie. Nie. Pierwsze, co robią te wszystkie rzeczy, to niszczą wolność. Bo po co masz być wolny, skoro jesteś konsumentem, masz nim pozostać. Więc okazuje się, że zwolennicy wolności, to jest w ogóle aspekt, to już może w dyskusji, bo nie chcę tym zamulać, aspekt konserwatywnej krytyki thatcherizmu i reganizmu. Nie wiem, czy Państwo znają. To jest na przykład John Gray w Anglii. Czyli ludzie, którzy z konserwatywnych pozycji powiedzieli: daliśmy dupy straszliwie, to znaczy wsparliśmy największy prąd dekonserwatyzujący społeczeństwo, jaki kiedykolwiek istniał. Wyprzedziliśmy wszystkich innych. Śmialiśmy się z hipisów, okazaliśmy się 40 lat gorsi, bo oni przynajmniej lubili siedzieć pod drzewem.
A trzeba być konserwatywne, nie? My wymietliśmy wszystko, do cna. Śmialiśmy się z nich, że palą narkotyki, teraz wszyscy biorą kokainę. Jakby do tej krytyki antropologicznej będę chciał wrócić, ale kończę, żeby nie przedłużać. Jeszcze tylko pozwolę sobie na ad vocem do ad vocem, dlatego że tutaj kolega oczywiście musiał wymienić rewolucję francuską, dlatego że ustawa Le Chapelliera nie zniosła tylko tych przezartych tak jakąś stęklizną instytucji, ale w ogóle zabraniła zrzeszania się, no, wychodząc właśnie z takiego klasycznie liberalnego założenia, że wszelka wspólnota jest wrogiem wolności, no a konsekwencje takiego myślenia kolega bardzo dobrze przed chwilą wyłożył. To prawda, no wielki grzech założycielskiej rewolucji. I błyskawicz. Tak naprawdę błyskawicznie wrócimy do aspektu antropologicznego i nawet będziesz miał możliwość pierwszy zabrać głos. Jako że kolejne pytanie, które przygotowałem, w zasadzie teza pod dyskusję, brzmi, że z perspektywy na przykład teorii krytycznej polega na tym, że każda konsekwentna idea zawiera błąd systemowy uniemożliwiający całkowite wcielenie w życie z perspektywy na przykład pęknięcia natury ludzkiej. W tym kontekście konserwatywny liberalizm wydaje się jawić nie jako wewnętrzna sprzeczność, a jako wręcz uczciwość intelektualna. I czy zgadzacie się z takim twierdzeniem? Tak, o ile jeszcze rozszerzymy na wszystkie inne kluczowe idee. To znaczy, bo właśnie teraz szybko wejdę na aksjologię, bo tutaj trzeba podstawowe dwie rzeczy rozróżnić. Idee polityczne prawdopodobnie mogą być kompletnie błędne. Mogą być takie, z których niekoniecznie musimy z samych tych idei coś ocalać, czy ratować, czy się nimi ekscytować. Na przykład w takim radykalnym komunizmie marksistowskim, jako pewnej doktrynie, niewiele jest do zastosowania, niewiele jest do syntezowania, ale większość idei politycznych, które zyskują jakąś popularność, i tu to właśnie popularność i nośność jest miernikiem, nic innego. Tutaj liczy się tak naprawdę długofalowy vox populi, nie w jednych wyborach, tylko w relewantności jakiegoś ruchu przez lata. Jeśli jakiś ruch jest relewantny przez długi czas, to coś diagnozuje dobrze. To, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I w tym sensie bardziej niż syntezować prądy ideowe, trzeba syntetyzować i łączyć ze sobą, nawet jeśli wydają się sprzeczne, rzeczy, które stoją za tymi prądami ideowymi. W tym sensie konserwatywny liberalizm jako mariaż politycznych idei niekoniecznie może jest odpowiedzią na to, że konsekwentna idea nie może istnieć, ale na pewno to, że musi być porządek i musi być wolność, i to trzeba ze sobą syntetyzować. Nie można żadnej idei ani porządku, ani wolności doprowadzić do swojej skrajnej postaci, jest dla mnie oczywiste. Przy czym oczywiście jest tak, że idee nie są ze sobą, żadna idea nie jest drugiej, w sensie taka aksjologiczna wartość nie jest przeciwstawna drugiej. To są bardziej centra grawitacyjne, jeśli sobie możemy to jakoś zamodelować, które są prawdziwe same w sobie i dopiero na poziomie aplikacji okazuje się, że w konkretnych przypadkach wychodzą sytuacje, które musimy rozstrzygać. To znaczy wolność jest wartością samą w sobie i koniec, bo możemy ją wywodzić z wolnej woli religijnie, żeby nie szukać dalszym zasadniej. Możemy też wywodzić z tego, że po prostu jest oczywiste dla nas, że jest. Każdy człowiek chce mniej więcej stanowić o swoim życiu. Czujemy, że to jest wartość. Jakby trudno jest w ogóle temu zaprzeczyć. Z drugiej strony porządek też jest jakiś rodzaj porządku, ładu, przewidywalności świata, w jakim żyjemy, jest wartością samą w sobie i koniec. W sensie możemy to zanegować, bo chcemy grać anarchistę itd. Ale anarchiści też pierwsze co robią, to tłumaczą, że w anarchii będzie ład. Tylko powstanie inaczej. Muszą tak tłumaczyć, ponieważ nie mogą zanegować tego, że ład jest wartością. Wartością jest bezpieczeństwo, ale wartością jest też jakiś rodzaj innowacji itd. Wartości są prawdziwe, jak planety w układzie, i po prostu dopiero kiedy aplikujemy wartości do konkretnej sytuacji, to okazuje się, że są między nimi spory. Właśnie one nie są między wartościami, one są w upadłej naturze świata. Prawdopodobnie w umyśle Boga wartości są realizowane każda na 100%, bez kompromisów i jednocześnie nie wchodząc sobie, w paradę. I żeby Państwo zobaczyli, do czego będę zmierzał, że wszystkie wartości, jeśli są prawdziwe, są tak samo ważne, pokażę dobry przykład, który moim zdaniem odpowiada na to, jeżeli sobie weźmiemy wartości, tutaj akurat trochę pewnie Państwo konserwatywni liberałowie miał pewien skręt taki, że cenią bezpieczeństwo mniej, ale weźmy sobie wartość bezpieczeństwa i zabawy. Szeroko rozumianą wartość zabawy. Wydaje się, że nawet jeśli uważamy, że zabawa jest ważna, to trochę mówimy, no ale bezpieczeństwo jest tą wyższą wartością. Proszę Państwa, to nie jest prawda. Gdyby to była prawda, to każde ryzyko
na koncertach związane z tym, że komuś może się coś stać, powinno być mitygowane do zera. Nie powinniśmy, jeżeli bezpieczeństwo jest ważniejszą wartością niż zabawa, to nigdy nie powinno być kompromisów w kwestii bezpieczeństwa, gdy chodzi o zabawę, a jest ich mnóstwo. Na przykład imprezy masowe, koncerty mogą się odbywać. Są oczywiście na nich różne systemy bezpieczeństwa, takie i owakie, ale jest też pewna milcząca zgoda, że ludziom będzie się czasem działa krzywda podczas zabawy. Jakby i uważamy, że musi tak być. I przez zabawę nie rozumiem tego, bo to jest człowiek, który jest często osób, mam jakieś hedonistyczne skażenie. Ja mam zupełnie godną zabawę ludzi, jakąkolwiek, nie? Festyny, doszynki, wesela, spożywanie alkoholu w dobrym towarzystwie. Wszystkie te rzeczy, które służą rozgrywce samej w sobie. Ta wartość nie jest nic mniej ważna niż bezpieczeństwo. Ona się inaczej aplikuje, więc często jakby bezpieczeństwo jest taką wartością, która trochę otacza wszystkie inne w praktyce. Ale nie ma czegoś takiego, jak prawdziwe wartości nie układają się w hierarchii na poziomie abstrakcji. Dopiero w konkretnych sytuacjach musimy rozstrzygać. I w tym sensie jest jakby miejsce na wszystko. I ja na to patrzę z takiej perspektywy, że jakby... To zresztą metafora, którą ja wziąłem od Chestertona, słynnego wroga kapitalizmu, którego z jakiegoś powodu uwielbiał konserwatywni liberały w Polsce. To też percentual, że zależy kto kogo wydaje, jaki zrobi dobór tekstów. Kiedy jest wybrano Chestertonowi taki dobór tekstu, gdzie akurat nawalał socjalistów, których też nie lubił. I wydawało się, ale to był Korwin z Anglii. To był koleś, który figury bogatego kapitalisty nienawidził, te antykapitalistyczne czyta się jak manifest komunistyczny, teksty Chestertona. Swoją drogą, bardzo lubię jedno i drugie, ale w tym sensie, jak on mówił ortodoksję, bo on pisał o ortodoksji, ale jako pewnej postawy życiowej, to on ją postrzegał jako dynamiczny spacer po linie, gdzie ciągle możemy spaść w każdą stronę. W sensie ortodoksja jest przeciwieństwem statycznego bycia w miejscu, dlatego że bycie w miejscu zawsze grawituje do jednej wartości. Statyczność w jego rozumieniu sprawia, że chcemy opaść w jedną wartość, która wydaje nam się najbliższa. I to są te wszystkie solipsyzmy ludzi, którzy szybko zostają komunistami albo skrajnymi libertarianami, którzy twierdzą, że tylko wolność, albo ludźmi, którzy uważają, że jak powstanie jakiś betonowy rodzaj porządku, to wszystko uporządkuje. Jakby ludzie, którzy wpadają w studnie jednej wartości, tak koncepcyjnie. Bo tak jest fajnie, tak jest łatwo, to daje mocną tożsamość, to jest dużo wypłat też takich endorfinowych w życiu, kiedy się jest bardzo mocno zwolennikiem jednej wartości. Natomiast jakby to, czego z perspektywy takiej szeroko rozumianej katolickiej nauki społecznej, ale nie mówię teraz nawet o KNS-ie, tylko w ogóle starszego sposobu katolickiego myślenia o społeczeństwie, starszy niż KNS, no to jest ciągłe balansowanie. Dlatego Tomasza się tak czyta, dlatego Tomasz dla niektórych jest za mało edgy, że on każdą rzecz obraca 15 razy. Król jest najlepszy, ale pod warunkiem, że to jest dobre, chyba że nie, bo wtedy tak. Jakby to jest myśl polityczna świętego, na przykład, to jest jakby radykalny centryzm. Tylko, że to nie jest taki centryzm zmęczony, wybielony, znudzony, który wynika z tego, że nie mamy centryzm pasywny, tylko to jest aktywistyczny centryzm, który każdą rzecz aktywnie obserwuje, jakie ona przyniesie skutki społeczne. Który mówi, każdej wartości musimy cały czas pilnować i o każdą musimy cały czas walczyć. Musimy cały czas walczyć o wolność, cały czas walczyć o bezpieczeństwo, cały czas walczyć o zabawę, a o zabawę toczono proszę tak bardzo ważne wojny, bo o zabawę toczyła się wojna z Purytanami, gdzie akurat tu nie jestem po stronie rewolucjonistów, zawsze tylko po stronie króla, bo król był za zabawą, a Purytanie nie. O zabawę toczyła się wojna z prohibicją w Stanach Zjednoczonych. Zabawę to jest tak samo ważny temat jak każdy inny, przez który wybuchają wojny, więc to też jest jedna z fundamentalnych wartości. I w tym sensie tak naprawdę nie warto w ogóle być żadnym imem amem, nie? W sensie konserwatywnym nikim takim. Po prostu trzeba jakby żyć aktywnie obserwując wartości, które się cały czas odciskają w naszym życiu. Jasne, wiadomo, że zawsze się ma pewne preferencje i to jest naturalne i w pewną stronę grawituje. Tak prawdopodobnie musi być, bo tak jak ludzie muszą się zrzeszać w różnych organizacjach, mają różny temperament, jedni będą gonić po lesie w jakichś ochronach terytorialnych albo w jakichś milicjach gminnych, w takim świecie, gdzie tych organizacji byłoby więcej, gdzie wrócilibyśmy tego zrzeszania się bardziej. Jedni będą gonić po lesie, inni będą grać w szacha, jeszcze inni będą dziergać, prawda? Myślę, że w takim świecie znajdzie się też miejsce dla różnych ludzi queer. Wierzę, że w tym świecie odnaleźliśmy się o wiele lepiej, proszę Państwa, bo jak się pogada szczerze z ludźmi z tych najdalszych i najdziwniejszych literek LGBT, to ci ludzie mają tego dość tej normalizacji. Mówią, my chcieliśmy być dziwakami, chcieliśmy być outsiderami, zabraliście nam to, znormalizowaliście nas. Dajcie nam spokój. My chcemy żyć na marginesie. Chcemy być ludźmi marginesem. Tacy ludzie też zawsze są, też się zrzeszali. Ten wątek fantazji, gildii, złodziei, on jest zabawny, ale on nie jest wcale głupi.
I w tym sensie, proszę Państwa, jak wróci taki świat, to ludzie będą naturalnie stawać strażnikami różnych wartości. Różne grupy ludzi będą pilnować różnych rodzajów wartości i ścierać się czasem ze sobą, bo będą mieli inne temperamenty, ale ogólnie musimy myśleć o świecie jako o świecie, w którym jakby musimy cały czas być aksjologicznie czujni i cały czas wyważać te wartości non-stop. Nie możemy dać żadnej preferencji, bo danie ultimatywnej preferencji wolności zawsze, tak jak robi liberalizm, w praktyce tak nie robi, proszę Państwa, co robi współczesny liberalizm? Nic nie robi innego, tylko wolność ogranicza, demoliberalizm współczesny. Ale jakby danie wiecznym pryncypium wolności doprowadza do absurdalnych sytuacji, tak jak danie wiecznego carte blanche każdej innej wartości w każdej sytuacji. Jakby nie oczekamy, nie wiemy, zawsze wolność, zawsze porządek, zawsze równość. Jeżeli będziemy działać w ten sposób, to zawsze dojdziemy do absurdalnych rzeczy. I ostatnia myśl jeszcze z tej już wcześniej pokazuję, zacząłem mówić, z tej antropologicznej. Mi się w ogóle wydaje, że fundamentalny podział między prawicą a lewicą, i on jest z jednej strony, ja go lubię, bo jest z jednej strony ostateczny, czyli zawsze znamy kierunek, a z drugiej strony jest relatywny do sytuacji. To jest tak, jest tylko jeden kierunek, proszę Państwa, od tej ściany do tej ściany. I to, co jest prawicą i lewicą w danej sytuacji, może być tu na osi, wtedy prawicą będzie ten na prawo, to na lewo, ale cała walka może się toczyć w tamtym miejscu osi, więc kierunek zawsze jest ten sam. W sensie prawica jest ta, podam sobie po swojej, prawica jest tam, lewica jest tam, ale może być, cały nasz spór polityczny może być w różnym miejscu tej osi i to się zmienia. Co jest osią sporu w takim razie, proszę Państwa? Osią sporu jest stosunek do zakorzenienia człowieka w zewnętrznych od niego rzeczach, moim zdaniem. Najbardziej tam, skrajnie tam, są ludzie, którzy uważają, że człowiek rodzi się z duchowym przeznaczeniem do robienia dokładnie jednej konkretnej rzeczy, czyli jakby wkopany w ziemię dotąd. W sensie, jeśli urodził się w takiej kaście, musi w takiej kaście pozostać, robić te konkretne rzeczy w tej kaście zawsze itd., itd. Jest ograniczony przez wszystkie te struktury zrzeszające, są mocne, ale jednocześnie nie ma w nich żadnej swobody wyboru, czyli człowiek jest w pełni, ma dostane życie, które musi odbyć prawidłowo. Pod bardzo silnym nadzorem pewnych naturalnych instytucji. Na drugiej stronie osi, tam, mamy to, do czego się powoli zaczyna zbliżać ta dzisiejsza liberalna lewica, czyli że człowieka nie może już określać nic. W sensie, że nie może być żadnego wrodzonego określnika. Kompletnie nic. Po prostu osoba słuchająca tego, prawda, jestem osobą wygłaszającą teraz, prawda? Bo to jest, przez tą chwilę mogę mieć tą tożsamość, ale to jest tyle, nie? Czyli, że wszystko absolutnie jest elementem wyboru i po prostu możemy dowolnie kształtować swoją własną tożsamość zawsze w każdy sposób. I to jest pewna tendencja, która jest zawsze w człowieku. I proszę Państwa, moim zdaniem miejsce, i tu jestem radykalnym centrystą filozoficznym, moim zdaniem dobre miejsce na tej osi jest nad tym stołem i tam jest Jezus Chrystus, nie? Tam, że tak powiem, i Kościół katolicki, który jest jakby wiecznym wyważaczem tego, który najpierw, kiedy przyszedł, wykopał człowieka z ziemi, który był wkopany dotąd, w tym sensie był wielką rewolucją lewicową, mogę tak powiedzieć wtedy, ale nie w sensie marksistowskim, jak marksiści, tylko wtedy był lewicowy. Wiedział, tego nie ma. Władza rodu nad człowiekiem musi być mniejsza, bo musi być miejsce na kościół, na różne inne rzeczy. Tak? No ale doszliśmy do jakiegoś punktu. W XIII wieku byliśmy blisko. XIII wiek to był blisko rakiety do ideału, ale ta rakieta nie wystrzeliła, przyszła dżuma, ponieważ Bóg nie pozwolił na ideał na ziemi. Tak to jest. Więc zniszczył świat, który był najbliżej nieba. Tak jest. To jest też tam jakaś tragedia, ale tak było. Świat XIII-wieczny został wysadzony, zanim powstał. Zostały po nim katedry, największe dzieło ducha, który był dokładnie pomiędzy zakorzenieniem a wolnością. Lokalne społeczności, które wiedziały skąd są, były trochę zakorzenione, ale jednocześnie miały przestrzeń do spontanicznego działania, w stylu architektonicznym nieznanym wcześniej, czyli super liberalno-postępowa rzecz. Wymyślamy styl architektoniczny dla Boga, znikąd. Super progresywizm. Nie ma dzisiaj takiego progresywizmu. Tworzymy coś razem, w pewnym sensie egalitarnie, ale jednak akceptując to, że każdy robi swoje w ramach tej struktury, prawda? Każdy robi swoje, ale wszyscy patrzymy sobie twarzą w twarz. No i świat potem zaczął wędrować skokami. Czasem się cofa na tej osi, bo czasem się przesuwa w dziwną stronę komunizm, który jednocześnie chce emancypować przez kontrolę, nie wiadomo o co chodzi. I dlatego tak trudno się do niego odnieść. Dlaczego część radykalnej prawicy, którą dobrze znamy z różnych grupek, ma tak dziwny stosunek do Korei Północnej? Bo ona zaburza poczucie tej osi. W sensie, mimo ludzi, którzy chcą być tam, jak patrzą na Koreę Północną, to myślą, że fuck, Korea Północna jest tam. Ja chcę być tam jak najbardziej. To nie jest przypadek, proszę Państwa. To nie jest przypadek. Tak samo, więc są różne dziwne rzeczy, ale na pewno współcześnie Kościół jest tu, kiedy znowu liberalizm, jest tamta oś już tam, nie? Jest, jest,
jest w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie tworzyć wspólnoty. Przede wszystkim wizja człowieka tam jest wizją człowieka kompletnie niesterownego, człowieka, który nie będzie w stanie prawdopodobnie robić nic. W sensie już w ogóle nie będzie się w stanie nawet bawić. Jak sobie Państwo zobaczą, to pokolenie, które się mocno wczuwa w te rzeczy, to nie są szczególnie weseli, imprezowi ludzie. Nie wydaje mi się, że oni byli jeszcze hedonistami, proszę Państwa. Jakby hedonistami to była liberalno-lewicowa młodzież w latach 2000, nie? Wtedy lewica to było jedziemy, nie? Tam kontrowersyjne zabawy, co Kościół zabrali, nie? Nie ma żadnej zabawy tam dzisiaj, żeby stanie pilnowanie się, kto co powiedział, czy jest odpowiednio, czy nikogo nie określasz, nie krzywdzisz, tak dalej, tak dalej. I próba, i to, że tam potrzeba liny, która ciągnie tam, jest zawsze, no to ci ludzie wymyślają własne substytuty. Czyli właśnie słowniki, języki, to, żeby się jakoś dookreślić, żeby zbudować sobie kościec, nie? Żeby on przez chwilę był funkcjonalny w ogóle, ale on jest tak sztuczny, oderwany od wszystkiego, co prawdziwe, że kompletnie nie jest w stanie funkcjonować, więc w tym sensie jakby radykalny centryzm, no i faktycznie, jeśli to umiemy tak, w stosunku takim fundamentalnym antypolitycznym, to jest możemy powiedzieć, że to jest konserwatywny liberalizm, jeśli tak tego popiera. W sensie, ma być wolność, ma być zakorzenienie, mamy je dobrze wyważyć dla danej społeczności w danym miejscu w czasie, nie możemy niczego zaniedbać. W tym sensie jestem konserwatywnym liberalem. Tak, to ja odnosząc się, to znaczy w ogóle do bardzo wielu rzeczy można by się było odnieść, ale trzymajmy się tak tematu. Taką rzeczą, która wymaga pewnego odniesienia się, były te słowa, które kolega powiedział o tym, że tak, no co to jest za liberalizm, jak państwo zabrania, a to jest właśnie całkiem prawdziwy, całkiem oryginalny, całkiem ten pierwotny liberalizm, dlatego że jak poczytamy tak Locke'a, no to okazuje się, że tamtym czynnikiem, który ma gwarantować tę wolność, a nawet nie gwarantować, on ma ją dawać, bo wolność, to o czym mówiliśmy wcześniej, przestaje być wytwarzana przez te wspólnoty, tak, one już się nie liczą, więc tym czynnikiem, który ma dać wolność, ma być właśnie państwo. I skoro państwo tę wolność daje, to państwo ją też określa, ogranicza, odbiera, w dalszym ciągu jest to wolność. Ja tu kiedyś swojemu rozmówcy obiecałem, że napiszę z dedykacją dla niego tekst o anglosasach i o tym, czemu zniszczyli cywilizację, więc korzystając z tego, że to akurat jest zgodne z tematem, zrobię taki przyczynek. No bo Locke był autorem angielskim, jak łatwo zauważyć. I czemu on takie rzeczy pisał? I to jeszcze przecież to w ogóle też jest paradoks. Liberalizm powstał wcześniej od konserwatyzmu, czy to odkryto go wcześniej. No ale z drugiej strony tak to też jest logiczne, no bo liberalizm był pewną kontestacją tego, co było zastane i póki tego zastanego nie opalił, no to on musiał się definiować jako tak idea, konserwatyzm nie musiał, bo konserwatyzm był tym, co jest, tak? No, czy picie piwa jest ideą, no nie jest, bo nikt tego nie zabrania, ale jak ktoś prowadzi prohibicję, to nagle nabierze waloru ideowego. No więc właśnie, Locke tworzył w Anglii, zresztą no, też nie tworzył w pewnej próżni. I tu właściwie trzeba było się cofnąć aż do czasów Wilhelma Zdobywcy, czemu taka idea mogła powstać właśnie w Anglii. Ano dlatego, że Wilhelm podszedł do konstruowania ustroju angielskiego w sposób taki bardzo konstruktywistyczny, tak? Znaczy on, będąc feudałem we Francji, widział patologię tego systemu i chciał zrobić tak, żeby tych patologii nie było, no z korzyścią dla siebie jako króla, bo jednocześnie jako wasal króla Francji tam w Normandii bardzo chętnie wykorzystywał wszystkie te patologie, tak? No, człowiek nie musi być konsekwentny, jak wiemy z pytania, które zostało nam zadane. I do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że w Anglii, w przeciwieństwie do kontynentu, nie było typowego ustroju feudalnego, tak? W sensie Anglii owszem podzielono na hrabstwa, ale na czele tych hrabstw nie stali wcale hrabiowie. Stali szeryfowie, urzędnicy królewscy. Hrabia stał się tytułem oderwanym zupełnie od hrabstwa, przyznawanym za pewne zasługi. No ale znowu, na kontynencie hrabia to z reguły jest wasal jakiegoś księcia, tak? No i księcia, a nie króla. A tutaj każdy hrabia, baron, dowolny inny wasal, musiał składać przysięgę nie tylko swojemu seniorowi, ale też królowi. To państwo zaznacza się tam w czasach, które tak właściwie nie są jeszcze czasami państwowymi, no bo
wykształcenie się, się państwa, to są czasy trochę, trochę późniejsze. Ale tam, tam już zaczyna się to tworzyć. I mało tego jeszcze, to ma też przełożenie na sferę prawa. No, czemu w Anglii nie było recepcji prawa rzymskiego? Bo prawo rzymskie recypowano nie tak, jak chcą marksiści, po to, żeby tak znaleźć jakiś mechanizm do obsługi rodzących się stosunków kapitalistycznych, tylko dlatego, że prawo rzymskie przyznawało, znaczy inaczej, w czasach prawa rzymskiego kto tworzył prawo? Cesarz w pewnym momencie zyskał taką kompetencję. Nawet dosyć prędko, bo jak mawiano, skoro uzyskał władzę na podstawie ustawy, to sam może wydawać ustawy. I królowie w średniowiecznej Europie nie mogli tworzyć prawa. Owszem, wydawali tak kodeksy, jakieś zbiory praw i tak dalej, ale to nie było tworzenie, to był z reguły zapis prawa zwyczajowego. Tak? W Anglii to wyglądało trochę inaczej. Tam po pierwsze prawo zwyczajowe zostało dość szybko zmarginalizowane na rzecz prawa tworzonego przez sędziów. Ogólnie radosna działalność sędziów była wtedy problemem, tak? Ale nigdzie na kontynencie nie przybrała takiego rozmiaru jak w Anglii. A nie przybrała go dlatego, że na kontynencie też sądownictwo sprawowało feudą, a feudą to jest pewne zagrożenie dla króla, więc nie warto, żeby tak przyznawać mu taką kompetencję, żeby te jego wyroki były wiążące ogólnie we wszystkich sprawach. No, natomiast w Anglii sędzia jest urzędnikiem króla, nie jest feudałem, nie ma żadnego znaczenia poza królem. To, że on ustanowi prawo wyrokując, nie osłabia króla, wręcz przeciwnie, wzmacnia go. No i w ten oto sposób tworzy się taka sytuacja, w której państwo już jest bardzo kompetentne, a jednocześnie robi wszystko, żeby te mniejsze wspólnoty nie odgrywały zbyt dużego znaczenia. No bo z reguły właśnie na kontynencie, kiedy mamy jakiegoś feudała, mamy jakąś jego ziemię i wybucha jakaś wojna, no to wszyscy tak, znaczy no wszyscy, czy to jakieś tam rycerstwo drobniejsze z tych włości, czy chłopi idą i walczą za tego swojego feudała, w ten sposób trochę odróżniają się tak od mieszkańców włości sąsiada, który akurat walczy po drugiej stronie, więc wykształca się tak jakaś taka świadomość do pewnej odrębności regionalnej. Oczywiście trochę upraszam na to, nakładają się też inne elementy. W Anglii takie rzeczy się nie zdarzają. Kiedy tam wybucha wojna tak domowa, to nie jest wojna między poszczególnymi baronami, tylko wszystkich baronów przeciwko królowi i ma kontekst taki polityczny. Zresztą to też parlament tworzy się tam dużo wcześniej niż na kontynencie, bo już w XIII wieku po Magna Carta i tworzy się też według innych zasad. Na kontynencie parlamenty stanowią reprezentację stanów i każdy stan ma swoją własną izbę, tak jak to było w Stanach Generalnych, tak? Była izba dla stanu trzeciego, czyli chłopów i mieszczan, stanu drugiego, czyli szlachty, stanu pierwszego, czyli duchowieństwa. W Anglii początkowo trochę też tak jest, ale to się bardzo szybko zmienia. To znaczy najwyższa szlachta, arystokracja, parowie Anglii razem z biskupami, przy czym początkowo biskupi są po prostu parami Anglii, tak? Tworzy izbę lordów i zostaje izba gmin, ale izba gmin nie jest izbą, do której szlachta wstępu nie ma. O ile nie jest utytułowana, to ma i w izbie gmin może zasiąść każdy, kto spełnia określone warunki, czy to właśnie szlachcic, czy to mieszczanin, czy to chłop, jak jest odpowiednio bogaty. Więc tworzy się w tym sensie takie państwo trochę nowoczesne. No i w pewnym momencie po prostu zauważa się to właśnie też ta wojna, o której tutaj kolega wspomniał, czyli rewolucja angielska, ma też na to niebagatelny wpływ, bo wtedy dochodzi do pewnego zanegowania tych instytucji, które do tej pory istniały. Okazuje się, że można jednak obalić króla. Hobbes, który przed angielską wojną domową twierdził, że nie ma czegoś takiego jak umowa społeczna, po wojnie nagle zmienia zdanie i twierdzi, że umowa społeczna jednak istnieje. Jest ciągle monarchistą, oskarża stronę parlamentarną o to, że podeptała tę umowę społeczną i tak nie można zrobić, bo umowa społeczna jest zawarta raz i na wieki wieków, amen, i już się zmienić tego w żaden sposób nie da, to potem zmieni właśnie law. Ale umowę można zmienić, ale nadal to państwo jest właśnie tym czynnikiem, który decyduje o tym wszystkim. I ta wolność w takim liberalnym rozumieniu nie jest jakąś
jakimś czynnikiem naturalnym, który wyrastał od zawsze, być może jest nawet starszy od króla państwa, być może na pewno. Tak, i w związku z tym państwo staje się jedynym tutaj czynnikiem, jedynym elementem, który tę wolność tworzy. No a tak samo jak właśnie cesarz rzymski, skoro tworzy, to może i zabierać. No i stąd właśnie taki paradoks, że obecnie pod, nie tylko obecnie, bo i w czasie rewolucji francuskiej, o której wspominaliśmy i tak dalej, pod hasłem wolności w gruncie rzeczy wprowadza się tak niewolę. Żeby tutaj jeszcze był jakiś element antropologiczny, no to z kolei tak, no liberałowie, jak wiadomo, twierdzą, że człowiek jest z natury dobry i właśnie dlatego należy mu pozwolić działać, no bo wtedy będzie czynił tak, żeby sobie było, żeby jemu było dobrze. Kiedyś uważano, że konserwatyści z kolei twierdzili, że człowiek jest zły, ale to liberałowie całkiem skądinąd dobrze skontrowali, że skoro tak, to po pierwsze, dlaczego państwo, które jest też złożone z tych złych ludzi, ma być omnipotentne, tak? No a druga rzecz, że konsekwencją tego byłyby takie ustroje jak 100 lat temu, w latach żelaza, a też nie do końca o to chodzi. No, szczęśliwie konserwatyści jakoś z tego wybrnęli, przechodząc do pozycji takich, można powiedzieć, realistycznych, że człowiek z założenia właśnie miał być dobry, bo takim Pan Bóg go stworzył, no tylko człowiek, jak to człowiek musiał skopać, zepsuć, tak? I teraz jest to uszkodzone, tak, człowiek jest dobry, ale ma takie inklinacje do zła i to skądinąd wpisuje się w tę konserwatywną wizję świata, gdzie jednocześnie ze złych ludzi może być dobre społeczeństwo, bo w tym społeczeństwie pilnujemy się, żeby postępować w taki sposób, który jest społecznie tak akceptowalny. I dzięki temu zapobiegamy temu triumfowi tych złych cech. No to trochę weszliśmy w cywilizację hipokryzji, no ale to właściwie tak. No. Na tym to polega. Ja tylko ad vocem. Bardzo krótko. O czym przed chwilą kolega mówił, przypomniało mi, że jest jeszcze wątek tego, że przecież liberalizm, jeśli mielibyśmy jakoś definiować na poważnie, szukać czegoś, co faktycznie definiuje liberalizm, to jest przekonanie, że jest pewien obiektywnych, nienadanych przez nikogo praw, które przysługują człowiekowi. Tak? To jest idea praw człowieka. Ona się rozwodniła niesamowicie, jakby teraz często wzbudza śmiech, no ale jakby fundamentalnie rzecz biorąc, to jest clue liberalizmu, że istnieje jakiś człowiek jako taki. Gdzie ten konserwatywna antropologia mówi, jest ostrożniejsza w tej kwestii. I znów jakby wokół tego sporu wyrasta niesamowicie dużo rzeczy, gdzie cały czas się to wszystko obraca i przeskakuje. Na przykład z jednej strony możemy powiedzieć, że wolność ta naturalna, świetnie się, i tutaj gdzieś jest między nami pewna zgodność duża, my sobie trochę inaczej zmapowalibyśmy jak instytucje, ale ta naturalna zrzeszanie się ludzi bez lewiatana na górze, którzy się tam organizują i tak dalej, to jest droga do większej wolności. Z drugiej strony taki układ społeczny bardzo często jest przechwytywany przez bardzo silne jednostki, które kiedy nie ma państwa, to są w stanie bardzo długo eksploatować pewne ogromne różnice. Gdzie w tym sensie to państwo jawiące się jako jutrzenka wolności, która wyrówna, też nie wzięło się z niczego. Wizja, że potrzebujemy mieć tego państwa, to właśnie ta jakobińska wizja, która podeszła do absurdu z tym zakazem zrzeszania się, to też się wzięło z tego, że wszystkie te instytucje stały się domem niewoli, prawda? Więc musimy je wyrównać, żeby jednocześnie ogrzać się w tym słońcu, że wszyscy mamy te same prawa i te instytucje wyrosły jak las, który nam zasłonił słońce. W pewnej mierze tak było. Więc w jakimś sensie tutaj jakiś taki wieczny dynamizm heglowski zawsze będzie. Ta historia mi to pokazuje, że czasem państw, że schemat wygląda mniej więcej tak. Mamy jakieś naturalne wolności, one się rozrastają, wolności zaczyna ubywać, albo zaczyna być chaos, albo zaczyna być tyrania, tylko lokalne małe tyranie różnego rodzaju, albo struktury ucisku, jak to mówi lewica, albo jak mówi papież, struktury grzechu. Że powstają pewne odwieczne, to jest ta wizja z folk horroru, że jakaś konserwatywna społeczność składa ofiary z ludzi w Massachusetts, nikt nie widzi, wielkiemu Cthulhu, nie? Bo nie miałby... I kto jest paragonem dobra w tych opowieściach? No, tam jest jakby wątek jednocześnie chrześcijański i liberalny. To jest wątek konkwistadora, który jest liberałem, który mówi, o Aztekowie, koniec, waszymi lokalnymi wspólnotami. Teraz będzie akurat Aztekowie byli bardzo scentralizowanym państwem, więc to jest kiepski przykład, ale wiecie państwo, o jaką dynamikę chodzi? To znaczy o tą dynamikę, gdzie nieustannie
rzeczy się wyradzają w ten negatywny sposób, bo to jest ta wizja człowieka dobrego, ale upadłego, który bierze dobre rzeczy i zawsze prędzej czy później one stają się zarzewiem zła i wtedy trzeba zawołać to drugie. Więc w tym sensie trudno powiedzieć, czasem kapitan państwo jest jedynym, co może nas uchronić. Ja na przykład we współczesnym turbo postkapitalistycznym świecie jestem wielkim radykalnej interwencji państwowej, jakiejś takiej w ogóle czerwonej skopa z buta, z rekwizycjami, z zabieraniem majątku milionerom, wszystko do spodu. Czy chciałbym świata, w którym to będzie na zawsze? Na pewno nie. Uważam, że powinna się po prostu odbyć rewolucja antykapitalistyczna na świecie, którą należy odebrać socjalistom. Trzeba po prostu zabrać socjalistom ten sztandar, bo oni nie zrobią tego dobrze, bo już raz pierwszy jest, prawda? Kiedy socjaliści obalają kapitalizm, to tylko go multiplikują. Znaczy socjaliści mówią 5 wielkich monopoli. Nie, musi być tylko jeden wielki monopol. Nie? To jest logika socjalizmu w stosunku kapitalizmu. Natomiast logika moim zdaniem konserwatywna i wolnościowa to jest, nie może być monopoli. Jeśli pojawia się monopol, to musimy go od dołu i od góry rozebrać. I czasem od dołu się już nie da, bo jeżeli monopolista czeka na... oczywiście mówimy tak dobliwie, ale jeśli monopolista zastanie tytuł szlachecki, to jest ostatnia chwila, żebyśmy go dorwali teraz. Z pomocą państwa albo nie. To jest też ten wątek Lanki, ale też angielskiego ustroju, kiedy różni ludzie zaczęli wchodzić do systemu, kiedy weszła ta specyficzna i moim zdaniem mroczna konwergencja między kapitałem a arystokracją, gdzie jedni sprzedali swoje ideały drugim i wymienili się tym, co najgorsze. Znaczy arystokracja oddała swoje obowiązki względem niższych klas, czyli ta wizja, którą potem gdzieś tam Red Tory przywracali, czy jeszcze Disraeli, te ruchy powrotu do rzemiosła i tak dalej, i tak dalej. Skąd one się wzięły? Bo arystokracja zdradziła, więc konserwatyści wymyślili się na nowo jako pewną ideę obrony pewnej ciągłości ludu, że lud sobie żyje po swojemu i arystokracja miała go bronić. Arystokracja sprzedała ten obowiązek kapitałowi, natomiast kapitał zrezygnował, czyli jakby klasa średnia zrezygnowała z tej swojej cnoty jakiejś, którą też miała. Wymienili się wadami. To jest bardzo częste zjawisko. Konwergencja jest bardzo często negatywna w społeczeństwach. W sensie wydaje się, że współczesny kapitalizm nauczył się bardzo dużo od komunizmu i świetnie to realizuje, nie? Tak jak wcześniej i nauczył się wszystkiego, co najgorsze. Więc w tym sensie nie ma moim zdaniem ten schemat dziejowy, o którym mówiła ten na przykładzie Anglii, gdzie w Anglii jest tam mroczna historia państwa, które najpierw zabiera wolność, by potem wymyślić jej oddawanie, nie? Bo to jest ta idea, można go odwrócić, można go opowiedzieć z drugiej strony i też będzie prawdziwy. Można sobie wyobrazić świat, w którym wolni ludzie zrzeszają się w różne miłe rzeczy i zostają oszukani przez właśnie, to taka narracja faraonowa, trochę oświeceniowa, ale niech będzie, przez dużo właśnie kapłanów nieprawdziwych religii, ludzi, którzy mówią, taka jest tradycja, tak powinno być i tak dalej, i tak dalej. Sprowadzeni do życia w jakichś dziwnych kultach, dziwnych relacjach, i zawsze trzeba oddawać trzeciego syna wiedźmie, a czwartego i tak dalej, i tak dalej. To świat tradycyjny, wspólnotowy, ale jednocześnie wykręcony na lewą stronę. I tamten Wilhelm Zdobywca, który mówi, czyścimy to. Mój sędzia będzie w każdej wsi, bo on będzie pilnował, że nie będzie się zjadać niemowlęcia. Nie? W sensie, musi przyjechać mój sędzia i szeryf, bo was trzeba wziąć za mordy, w takim sensie do wolności, jakby do więc nie ma tutaj ten schemat. Moja teza jest taka, że my zawsze musimy być po dobrej stronie, a dobra strona jest po prostu strona moralna. Nie ma ucieczki od aksjologii w ideologię, nie? Że musimy ideologię w danej sytuacji ocenić aksjologicznie. Żaden kompas polityczny nie zastąpi ostatecznie kompasu aksjologicznego, bo to po nim się musimy nawigować. Moim zdaniem good guys w XIX wieku chodzili na strajki, machali czerwonymi sztandarami, a nie siedzieli w fabrykach z cygarami. Ale potem good guys uwierzyli w to, że też Boga nie, i tak dalej, i tak dalej. I zlali się też tym, ale z drugiej strony, ci kapitaliści stworzyli idealną ideologię. Manchesterska ideologia to był już tylko krok do bezbożnego komunizmu. Jeśli liczy się tylko pieniądz i efektywność, no to niech się liczy, tylko trochę na innej zasadzie, prawda? Więc w tym sensie przelewanie się najgorszych rzeczy w najgorsze rzeczy jest bardzo charakterystyczną cechą rozwoju ludzkiego, czy tam derozwoju. Moim zdaniem nie ma ani rozwoju, ani derozwoju, zawsze jest wszystko naraz. I śledzenie tych nici i szukanie tego, co aktualnie prowadzi nas w stronę wartości, to jest clue. Bo jeśli się zafiksujemy na idei, która robiła coś dobrze 30 lat temu, jeśli trzymamy się idei, a nie kompasu moralnego, jeśli nie patrzymy właśnie na słońce, tylko patrzymy na akcydensy, to możemy popierać bardzo złe rzeczy. Moim zdaniem Reagan bardzo dobrze chciał, zrobił bardzo źle.
Jeśli, trochę możemy się zwracać do Regana, możemy odwrócić tą figurę, pokazać coś zupełnie innego, ale jest mnóstwo takich historii w postaci, które zrobiły dokładnie odwrotną rzecz niż zrobiły. I to jest jakaś lekcja, że to tak naprawdę wszystko nie ma znaczenia. Może trochę, w sensie ma znaczenie tylko, żeby rozpoznawać wartości w życiu społecznym aktywnie cały czas, czujność, w jakim sensie rewolucyjność. Chrystus to jest rewolucja antropologiczna, bo odkupił świat, to jakby to jest czujność rewolucyjna. No, w sensie, że zawsze szukamy zła, bo ono zawsze odrasta. To jest takie tolkienowskie też, nie? Że Tolkien zaczął pisać, już absurdalna dygresja, nie na temat, ale ten Segal do dupy był teraz, więc się odpaliłem. Uprzejmie proszę, już ostatnie zdanie. Advocem zjada czas na ostatnie moje... Tolkien napisał kontynuację Władcy Pierścieni, napisał jeden rozdział, która się dzieje później w Gondorze, 100 lat później. I zaprzestał pisanie i okazało się, że jest tak ponura i smutna i przygnębiająca, że już jakby świat nie potrzebuje już tej książki. Niech się skończy, że Aragorn jest spoko królem. No, jestem chwilę po śmierci Aragorna i wracają i pojawia się jakby satanistyczny kult Saurona, nie? Wśród młodzieży Gondoru, która jest znudzona pokojem. Więc jakby zawsze tak będzie, nie? Zawsze tak będzie, to jakby to było prawdziwe, dobrze, że tego nie napisał. Mamy George'a Martina, po co nam takie książki Tolkiena. Tyle. No, zjedliśmy czas na najbliższe pytanie, ale no, w zamian wybrzmiały naprawdę wszystkie wątki, które mi gdzieś krążyły po głowie, także jestem bardzo zadowolony. Ewentualnie poświęcimy okupimy to kosztem krótszej dyskusji. No i jednego pytania zrezygnujemy, ale ostatnie najważniejsze, bo też było dużo wątków takich historycznych, ale chciałbym jednak wrócić do współczesności i doczesności i zadać obu wam pytanie, które elementy konserwatyzmu, a które elementy liberalizmu najlepiej oddają ducha polskiego i tym samym powinny zostać zachowane w doktrynie koliberalizmu, aby był on ideą najbardziej pożyteczną do organizowania naszej wspólnoty. Dlatego, no, że to wlanie w formę polską, no to wydaje mi się, że to jest najbardziej istotne także dla nas jako Stowarzyszenia Kolibri. Ja mam wrażenie, że trochę na to pytanie odpowiedzieliśmy, zresztą pytanie, na które pytanie nie odpowiedzieliśmy w toku tego, o czym rozmawialiśmy, ale no, przyda się to jakoś tak podsumować. Zresztą, no właśnie, jeśli chodzi o te kwestie ducha polskiego, wydaje mi się, że wspomniałem o tym, więc powtórzę. Polacy z jednej strony ciągle są przywiązani tak do tradycji, do religii, a z drugiej strony jest u nas takie właśnie indywidualne warcholstwo, skłonność do anarchii, takie przekonanie, że każdy wie najlepiej i że jeszcze też w ogóle każdy tego w ogóle próbuje oszukać. Państwo przede wszystkim próbuje tak oszukiwać, więc Janusze biznesu oszukują państwo i tak nawzajem się tu oszukujemy. No, w pewien dziwny sposób można powiedzieć, że tak rozumiany konserwatywny liberalizm jest po prostu skrojony pod Polaków, tak? Ale no, mamy wyciągać te rzeczy, które są wartościowe, a takie warcholstwo niewątpliwie wartościowe nie jest, wręcz przeciwnie, jest jakaś patologia, którą trzeba by było wyeliminować, ale to długie lata i to zresztą też pewnie jest jeden ze skutków ustroju minionego. No, natomiast właśnie jeśli chodzi o te rzeczy tak konserwatywne, o których wspomniałem, to jest wartościowe. Natomiast co do tego elementu liberalnego, gdyby go właśnie oczyścić z tej samowoli, przejść z samowoli do wolności, to nie tylko będzie oddawało ducha polskiego, ale też właśnie będzie wartościowe, bo zgadzam się z większością tego, co przed chwilą kolega tak powiedział. I no, po prostu potrzebujemy wytworzyć w społeczeństwie takie postawy, takie wzory zachowań, które będą pozwalały dążyć do jakiegoś dobra. Wolność jest w tym pomocna, tak? I tu właśnie chodzi o to, żeby zacząć od tej wolności indywidualnej i dojść jakoś, podobnie odkryć tę wolność wspólnotową. Niekoniecznie to musi przecież być sprzeczne, czasami jedno wynika z drugiego na ogół. Zresztą te rzeczy też, jak słusznie tutaj kolega wcześniej zauważył, wynikają z siebie nawzajem, jakoś wcale nie takie były założenia. Tak jak z tym Manchesterem, tak, który najpierw przyniósł manchesteryzm, a obecnie jest to miasto bastion Partii Pracy. I między tymi rzeczami jest ścisły związek swoją drogą. Tak. No więc
I więc i tak bym to widział. Podsumowanie jest krótkie, bo wydaje mi się, że dyskusja była długa i nie ma za bardzo o czym więcej rozmawiać po prostu. To ja super krótko podsumuję. Tak już tylko na temat, to będzie tak na temat, że aż naprawdę nie zawiodę. Bo ja tam konkretne postulaty, moim zdaniem już polityczne, które ja bym chciał, żeby polski konserwatywny liberalizm zmienił, żeby był moim zdaniem pożytecznym ruchem. Bywa pożyteczny, różnie by się bywa. Przede wszystkim powinien się jakby odkleić liberalizm od kultu deregulacji w każdej formie. W sensie patrzeć na wolność, skutki wolności, a nie na narzędzia. W sensie nie być fiksatem narzędzi. Zawsze jak deregulacja to dobrze, zawsze jak państwo to źle i tak dalej. Czyli jakby pierwszy postulat, myśleć celami, a nie konkretnymi metodami, które czasem są dobre, czasem złe. Zaraz będziemy dyskutować, będziecie mnie grillować, nie chcecie liberałowie. Myśleć celami, nie środkami, czyli realizować jakby wizję społeczną w taki sposób, żeby tej wolności przyrastało. I przepraszam, że wyjdę słowo, przestać cierpieć na ekonomocentryzm i pamiętać, że gospodarka jest narzędziem do celu, a nie celem samym w sobie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Przestać jakby mieć ten antypaństwowy rys, który w Polsce jest problematyczny. W Polsce państwo, my sobie kiedyś zbudowali państwo, które było obrońcą wolności, potem je zaprzepaściliśmy. Czyli pierwszą Rzeczpospolitą w jej rozkwicie. Jeśli chcemy wolności, to nie możemy być antypaństwowi, bo przyjdą inni i nam ją zabiorą. W sensie musimy przestać wiecznie własne państwo postrzegać jako wroga naszej wolności, tak jakby ktoś inny miał nam przynieść zamiast naszego państwa. Nasze państwo musi być narzędziem naszej wolności. Czasem to jest narzędzie, którego trzeba używać na różne sposoby. Więc państwofobia na pewno jest też drugim postulatem, z którego jest moim zdaniem konserwatywny liberał się powinien wyleczyć. Bo z wielu rzeczy już się, wyleczył się z idiosynkracji swojego lidera całkiem skutecznie, więc jakby to nie jest tak, że się nic nie zmienia, nic się nie dzieje. Więc wydaje mi się, że ten ekonomistyczny rys, o którym tutaj kolega powiedział, jest bardzo silnie ciągle. I on nie oddaje ducha polskiego. Dlatego w Polsce nie było liberalizmu. Bo liberalizm ten zachodni kojarzy się, że to jest lekki background do ideologii robienia kasy. Zachodni liberalizm, te partie liberalne. Czyli Polakom brakowało, dlatego że mieliśmy ze sobą 50 lat komuny. Nie, ale nie tylko, w pewnym sensie polski idiom wolności jest szlachetniejszy, bo nie myśli o pieniądzu, myśli o prawdziwej wolności. W tym sensie mamy do odkrycia głębszy nurt, że polskie myślenie o wolności może nie być ekonomistyczne, że my już to gdzieś tam mamy głęboko. Pewnie wypadałoby przemyśleć na nowo pierwszą RP jeszcze raz, po raz kolejny w jakiś twórczy sposób. No i myślę, że jest perspektywa dla ruchu, który poważnie traktuje wolność, szczególnie, że na radykalnej prawicy alt-rightowskiej jak wyrastają wrogowie wolności, prawdziwi wrogowie wolności, w sensie ludzie, którzy nie chcą, żeby ludzie byli wolni, żeby jedli ryż, żeby przyszedł tu Chińczyk, żeby przyszli tu Rosjanie, żeby przyszli tu, żeby nie było, żeby zrobić porządek z Polakami, w sensie ten idiom alt-rightowy wzrasta i moim zdaniem musi powstać alternatywa dla niego, która nie będzie parodią liberalizmu i myślenia o wolności, bo wtedy będzie narastał, bo rozczarowanie światem, który obiecał wolność i równość, a tego ewidentnie nie dowozi, jest potężne. Jest potężne i albo stworzymy własny populizm, albo nie, no po prostu. Więc trzeba odpowiadać na serię, na rozczarowanie, na przykład ogólne rozczarowanie kapitalizmu, na które prawica na zachodzie odpowiada. Populizm prawicowy przestał być liberalny i w takim sensie ekonomiczny. Więc trzeba szukać, obserwować, oglądać, szukać swojej formy, bo to nie jest tak, że wolność jest zlepiona z deregulacją. Bardzo dużo deregulacji w Polsce zniszczyło resztki jakichś wspólnot. Gdzieś się tam kołatały w jakichś klubach starego komucha, trochę z księdzem i tak dalej. Jeszcze się gdzieś ci ludzie mieli przy czym spotkać czasem i coś mieć wspólnego. Jeszcze byli ci taksówkarze, super patologiczni, ale byli. Zderegulowaliśmy ich. Lepiej jest? Nie wiem, proszę Państwa, jakby tak, no, złotówy faktycznie to jest hardcore'owy przykład. Ciężko bronić tej wspólnoty organicznej. Ale ja się nie zgodzę, bo kiedyś jak jeździłem taksówkami, to każdy taksiarz był prawicowcem, a teraz to są jakieś normiki kompletne, więc się pogorszyło od tej deregulacji, pogorszyło się. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do części dyskusyjnej, do której gorąco Państwa zachęcam. Chęć zadania pytania proszę zasygnalizować podniesieniem ręki. Naruszyliśmy dyscyplinę czasową, także proszę, aby konkretyzować pytania. Jeżeli ktoś chciałby wygłosić oświadczenie, to też proszę o krótkie i skondensowane. Tym niemniej jest to teraz czas dla Państwa. Gorąco zapraszam.
Czy mikrofon jest potrzebny? Nie będzie szybciej pan, myślę, że spokojnie. Nie nagrasz. Kamera. A, dobra, przepraszam. Już chciałem po polakowemu. Nie mówimy do mikrofonu, żeby się słyszeli. No tak, jest mała, tylko żeby kamera. Ogólnie wspominaliście dużo o wartościach chrześcijańskich, bo umocowaniu tego konserwatywnego liberalizmu w wartościach chrześcijańskich, bo taka jest sytuacja polska, ale na świecie mamy dużo różnych religii, też dużo różnych denominacji. Po prostu, czy uważacie, że czy idee konserwatywnego liberalizmu mogą być umocowane w innych religiach światowych? Bo na przykład, jak myślę, po prostu w innych krajach, gdzie nie mogę. Izraelu tam w ogóle nie jest bardzo miejsca dla czegoś takiego. Po prostu, czy zastanawiacie się nad tym, w jakich, czy są religie, w których może jakby konserwatywny liberalizm odnaleźć swoje miejsce, albo są takie, które nie, czy po prostu jest to ściśle coś chrześcijańskiego, ewentualnie chrześcijańskiego i postchrześcijańskiego w tym naszym obecnym świecie? Przede wszystkim problem tak idei politycznych w ogóle jest taki, że one się narodziły w Europie. Gdzie indziej do tego nie doszli sami, zaczęli to importować. To znaczy jakiś tam tradycjonalizm pewnie się pojawiał, ale nieuświadomiony, bo tam mało co się zmieniało. Żeby tam zaszła jakaś zmiana, to wcześniej musiały się pojawić tak jakieś prądy ideowe z Europy. No, rewolucja w Chinach, tak, 1912 rok, że nie obaliliby cesarza sami z siebie, bo cesarz był zawsze, ale w międzyczasie dowiedzieli się, że jest takie miejsce jak Europa, tak, i że tam są takie idee, że można czasami obalić cesarza. No, w Japonii tak samo ten problem idei politycznych pojawił się razem z restauracją Meiji, czyli z europeizowaniem kraju. I to zasadniczo widać, te idee, ideologie, doktryny i inne nurty są po prostu przenoszone z Europy. I w tym sensie to jest dosyć trudne, bo to nie są prądy, które wzrastałyby po prostu w tamtym kręgu kulturowym. Okej, konserwatyzm jeszcze tak, bo konserwatyzm jest wszędzie, tylko czasami tego nie wie, ale liberalizm jest już specyficznie europejski. Wynika z tego, że Europa, mimo że wspólnotowa, to jednak wspólnota nie jest tak kolektywem. Zawsze ten aspekt indywidualny był tu jakoś podkreślany. Być może to jest właśnie bezpośredni skutek tak religii chrześcijańskiej, która ma taki personalny wymiar. Tak, człowiek zostanie zbawiony sam, on jeden. Tak. W takiej Japonii, Chinach, to są państwa tak, gdzie religie bardzo mocno akcentowały tych przodków, gdzie właściwie człowiek stawał się elementem tego rodu. Trudno w takich warunkach mówić tak o rozwoju jakiejś idei, która opierałaby się na wolności, bo po prostu ta przestrzeń wolności jest tam całkiem mała, no ale z drugiej strony świat nasiąka tak tymi wartościami europejskimi, europeizuje się, no i z tego tytułu te idee są tam w jakiś sposób recypowane, tylko pytanie, na ile to wynika tak z ich własnej jakiejś refleksji, a na ile jest po prostu przeniesieniem pewnego pragmatycznego, działającego modelu z Europy. I myślę, że na to pytanie jest dość trudno odpowiedzieć, a właściwie jest to niemożliwe bez jakichś dokładniejszych badań. No, chociaż z drugiej strony Izrael to jest ciekawy przypadek, bo Żydzi tak długo żyli w Europie, że tymi wartościami tak nasiąkli, choć może sami nie do końca są tego świadomi, być może nawet mi się to nie podoba. No ale taki przykład tego, że to jest państwo tak zeuropeizowane. W Izraelu jest monogamia, chociaż przecież religia żydowska poligamii nie zabrania. No ale Aszkenazyjczycy przez te lata życia w Europie mieli tak jak Europejczycy, tylko po jednej żonie. Zresztą Sefaradyjczycy, z tego co wiem, do dzisiaj są niepocieszeni z tego faktu, że Aszkenazyjczycy takich załatwili w taki sposób. Słucham? Jemeńczycy to byli, to w latach 50. były to wojny z tą poligamią. No właśnie, dokładnie tak. Więc w takich miejscach, no przecież takie miejsce, gdzie żyją jacyś ludzie, którzy żyli bardzo długo w Europie, a potem się zmyli, no to ono jest jedno i to jest właśnie Izrael trochę czymś podobnym mogłyby być, jakieś tam Stany Zjednoczone, tak Australia, ale z drugiej strony oni się z kolei czują też ludźmi Zachodu, tak, więc odpowiadając na to pytanie, wydaje mi się, że w sensie takim ścisłym to nie jest nigdzie indziej możliwe, natomiast ze względu na to, że Europa ma potężne oddziaływanie, no to ta idea jest recypowana i jakoś sobie z tym radzi. No przykład ta partia, która Japonią rządzi cały czas po II wojnie światowej, to właściwie można ją określić jako partię konserwatywno-liberalną, tak. Nie mam nic do dodania, całkowicie się zgadzam z kolegą w tej kwestii. Okej.
Ja generalnie jestem bardzo zaskoczony poziomem tej dyskusji. Jest bardzo wysoki. Bardzo ucieszony, że tu przyszedłem przez przypadek trochę. Ale dobrze, przejdźmy do meritum. Ja mam trzy krótkie uwagi, do których można się odnieść albo nie. Generalnie no, pierwsza rzecz, która jest dla mnie najważniejsza, istnienie monopoli nie wynika z czystego kapitalizmu, a raczej wzrostu biurokracji. Prawo antymonopolowe było pierwszym prawem takim gospodarczym, silnym, uchwalonym w Stanach Zjednoczonych i to robili liberałowie, czyści. Istnienie monopolu wynika z tego, że istnieją regulacje, które te monopole wspierają, co widzieliśmy szczególnie w Unii Europejskiej podczas pandemii i zapaści rynku hoteli, gdzie Unia Europejska kupowała obligacje wielkich korporacji hotelowych. Tutaj takie odniesienie do prowadzącego, bo był lekko zaskoczony, wydaje mi się, jak stwierdził, że to było dużo odniesień historycznych. Dużo odniesień historycznych. O, teraz trzeba mikrofon dobrze. Dużo odniesień historycznych. Ściągnął dwóch prawników, tak jak wiemy, prawnicy to są historycy, którzy chcą zarabiać, więc... ta historyczna kwestia, która tutaj poruszyła najdłużej, była chyba taką najdłuższą dygresją, no bo się nie mógł się powstrzymać, odnośnie Anglii. No to zabrakło mi tam takiego jednego podsumowania, że Anglia... Problem Anglii polega na tym, że całkiem racjonalnie, co tutaj Tondera trochę ujmował, całkiem racjonalnie najpierw stworzyła system okupacyjny, a potem zapomniała o tym, że to jest system okupacyjny i przeniosła go na kolejne tysiąclecie. Kończąc oświadczenia i uwagi, pytanie krótkie do tutaj dyskutanta naszych, chociaż bardziej dwóch prelegentów, którzy współpracowali, co było bardzo ciekawe. Wolność wspólnotowa. Ja jestem człowiekiem, który woli, próbuje zrozumieć paradygmaty, które nie są dla niego naturalne. I wolność wspólnotowa jest całkowicie nienaturalna w dzisiejszym świecie. I chciałbym na jakimś przykładzie zobaczyć, czym ta wolność wspólnotowa jest, jak ona oddziałuje na tego człowieka, który jest w tej wspólnocie, co przynosi ta wolność wspólnotowa i czym ona dla niego jest. Tak naprawdę. Okay. Jakiś przykład konkretny po prostu. Ja się odniosę najpierw do tej kwestii monopolowej bardzo szybko. Trochę naokoło, bo też, żeby nie przedłużać, ale wydaje mi się, że jednym z takich dużych bajasów myślenia liberalnego jest takie, że da się stworzyć granice między pieniędzmi a polityką. I że gdyby monopoliści nie kupowali sobie państwa, tylko były te przepisy, to by, proszę państwa, mają tyle pieniędzy, że muszą kupić. W sensie, to nie jest niemożliwe, żeby nie było do kupy. Jedyny sposób jest taki, żeby nie mogło istnieć tyle pieniędzy, proszę państwa, w jednych rękach. I do tego służyły cechy rozdrobnienia, zakaz konkurencji cenowej, mnóstwo różnych innych rzeczy, które ludzie, żeby chronić własną wolność, rozumieli w XIII wieku i przestali rozumieć później. I przejdę płynnie do Anglii, bo to jest drugi ciekawy przykład, bo o jednej rzeczy, nie z powodu niewiedzy, tylko z powodu tego, że opisywał proces polityczny, a nie gospodarczy, mój kolega pominął Wielkie Grodzenie. Wielkie Grodzenie jest historią, którą Chesterton genialnie nazwał Riots of the Rich, czyli bogaci zrobili rewolucję, okradając biednych. Zwykle myślimy o rewolucji, mamy ten paradygmat, biedni się buntują przeciwko bogatym. Tam bogaci, uzyskując pewne możliwości wpływu na władzę, jeszcze przed mykiem Henryka VIII, zaczęli rabować biednych ludzi z pastwisk, wyrzucając ich do miasta, począwszy, ale biedoty w tej miastach. Trzeba zrobić jakieś ośrodki, pobić ich kijem i zagonić do fabryk, więc wymyślmy rewolucję przemysłową. Ale wcześniej, po czym okradziono, i tu przejdę naturalnie do trzeciego pytania, okradziono ich za Henryka VIII ze strefy publicznej wspólnoty. Jak ich okradziono? Zlikwidowano majątki kościelne, które były jakie były. To był faktycznie okres kiepski w historii stanu kościoła, w tym etycznego, ale kościół tworzył niepaństwową strefę publiczną. Coś, o czym my się oduczyliśmy w ogóle myśleć. Strefę publiczną, w której każdy mógł przyjść, coś tam dostać za darmo, coś tam włożyć do społeczeństwa. Były jakieś przytułki, była jakaś cyrkulacja wymiany społecznej, która nie była państwowa i którą nawet nie, że przejęło państwo. Państwo przejęło ją, żeby oddać możnym. W sensie bogaci ludzie obrabowali biednych ludzi z tego, co mieli.
to był redystrybucja od biednych do bogatych, pozbawiając ich zupełnie statusu wolnych ludzi. Dlatego, że ci ludzie utracili wolność ekonomiczną, hasło z początku lat 90. i tyle wolności, niewłasności itd. W Polsce był przez chwilę dystrybutyzm czestertonowski, była to program powszechnego uwłaszczenia, proszę Państwa. Ale zostawmy na boku te specyfiki. Okradziono ludzi z wolności, czyniąc z nich wiecznych najemników, którymi są do dzisiaj. I tworząc gospodarkę najemniczą, gospodarkę, w której człowiek musi sprzedawać własną pracę cały czas komuś innemu, bo inaczej nie wyżyje. Pracuj ciężej, stawaj wcześniej, staraj się bardziej, to przestanie być tym najemnikiem. On nim nie był. On miał pastwisko krowy i żył tak, jak sobie żył. Przyszedł bogacz, zabrał mu, a jeszcze potem kupił tytuł lądowski i zamieszkał w opactwie, proszę Państwa. I to się nie działo w XXI wieku, tylko się działo w XVI wieku, takie wołające o pomstę do nieba rzeczy. I to jest przykład wolności wspólnotowej, chociaż może kolega da swój. Ale ja dam przykład nie konkretnej, tylko procesu, tak jak go sobie wyobrażam i tak jak wiesz, że następuje. Kiedy należymy do jakiejś organizacji, niech to nawet będzie, nie wiem, oglądam Cobra Kai, więc należymy do Dojo Karate lokalnego, które określa, tak jak w tym serialu, bardziej, który jest bardzo konserwatywny jak dzisiejsze standardy Netflixa, bardzo polecam, określa nam pewną ramę życia. Nie tylko to jest nasze karate, z którego wychodzimy, tylko też przyjmiemy pewną tożsamość trochę, tam chodzimy na te, spotykamy się z tymi ludźmi, przyjmiemy trochę pewien styl życia, pewien etos i tak dalej, i tak dalej. On, dajemy kawałek siebie, bo dajemy tożsamość swoją, ja jestem z Miyagi-Do, ale w zamian za to, to miejsce mnie kształtuje. Ono kształtuje we mnie cnoty, a te cnoty sprawiają, że jestem funkcjonalny, nawet w bardzo pragmatycznych sprawach niemoralnych. Ja jestem w stanie wcześniej wstać, kiedy trzeba. Jestem w stanie posegregować swoje zdanie. To będzie Jordan Peterson, mówię prawie, że pościel łóżko, nie? Posprzątaj pokój. Ale to jest to. Tego się nie da zrobić, będąc atomem, bo my nie mamy takiej motywacji. Człowiek nie ma takiej motywacji, ja w nikt. W sensie człowiek tego nie ma w sobie. Osuwa się w lenistwo. Daje sobie dalekie cele, o których marzy, kiedyś osiągnie, ale dziś nic nie robi, bo to jest nudne i nieatrakcyjne. I ta wspólnotowe poczucie daje narzędzie do tego, żeby się kształtować. Narzędzia, które są tu i teraz, których chcemy, bo chcemy być w wspólnocie. Chcemy zyskać aprobatę senseja. Więc wstaniemy wcześniej, poćwiczymy i to nam się przyda już na całe życie. To nas wyrobi cnoty, nie będziemy zewnątrz sterowni, nie będziemy jak chorągiewka na wietrze, nie będziemy się płaszczyć przed szefem. Wiecie, o co chodzi? To jest to, co daje tożsamość wspólnotowa. To jest nagroda, jaką dostaje jednostka na swoje życie później. Ja, zgadzając się oczywiście z tym, może trochę podam tak przykład innej kategorii. Wrócimy znowu do rewolucji francuskiej. Jaka była jedna z przyczyn tak wybuchu powstania w Wandei? Wprowadzenie powszechnego poboru do wojska. A dlaczego? Bo Wandea miała taki przywilej od królów, że nie wysyła rekruta do armii. Dlatego, że nie pamiętam w tym momencie dokładnie, z czego to wynikało, ale oni są jakimś regionem nadmorskim, więc mogło chodzić na przykład o to, że poławiali ryby w Atlantyku, tak, i w ten sposób przyczyniali się jakoś do wzrostu bogactwa, tak, czy wyżywienia całego kraju. I no, to jest właśnie ta wolność wspólnotowa. Ten mieszkaniec Wandei nie musi służyć w armii, ale nie służy w tej armii, dlatego że jest mieszkańcem Wandei. A swoją drogą, gdyby miał taki kaprys, żeby służyć w armii, to oczywiście może iść się zaciągnąć, tak? Nie jest objęty tylko przymusowym jakimś zaciągiem, no bo o poborze przed rewolucją francuską to w ogóle trudno mówić, ale czasami robiono takie masowe zaciągi, tak? I ta wolność wspólnotowa polega na tym, żeby uniknąć takiej sytuacji, o której mówił Nicolas Gomez Davila, dziwne, że pojawia się dopiero na zakończenie tego spotkania. Tak, a mianowicie, że człowiek współczesny jest wolny jak wędrowiec na pustyni. No, owszem, może robić co chce, tylko tak właściwie co? Dlaczego i po co? Rzecz nic nie ma sensu, tak? No, skróciłem trochę, ale ten wątek wydaje mi się też wcześniej przedyskutowaliśmy, więc po prostu nie ma sensu w niego wracać. Okej. Przyszedłem dopiero po godzinie od rozpoczęcia wydarzenia, więc być może to już wybrzmiało, ale gdyby każdy z Was miał podać kilka nazwisk, które współcześnie są emblematyczne dla konserwatywnego liberalizmu, to znaczy osoby, które są szczerze konserwatywne i szczerze liberalne, a przynajmniej za takie się uważają. Czy w Polsce, czy na świecie, tak z pięć nazwisk. Ale żyjące współcześnie? Niestety tak.
Rozbijajmy może po jednym, bo to jest... Zgadnę najłatwiejsze, ale skoro nie chciałeś, ja już Korwin-Mikke. Wciąż żyje. Niewątpliwie tak, jest ideowym, w jakimś rozumieniu konserwatywnym liberałem. Szukam jeszcze w Polsce, nie, szukam właśnie w Polsce w takim nieoczywistym miejscu. Kurde, powiem coś jakby specjalnie, totalnie pod włos, ale wydaje mi się, że ideowo, tylko właśnie jakby rozebrać tak trochę głębiej, Mateusz Morawiecki. Totalnie. W sensie, że on ma taki paradygmat właśnie, że budowa wspólnoty, ale jednocześnie ten trochę ekonomistyczny rysk, on oczywiście bardziej keynesistowską używa, ale jakby powiem tak prowokacyjnie, to ciężko znaleźć takich ludzi i nie powielać kolejnych działaczy wiadomej partii, więc niech będzie. No, jeszcze dodajmy do tego, że przecież Mateusz Morawiecki chciał być wielkim modernizatorem naszego państwa, tak? To też jakoś się tutaj w to wpisuje. Naprawdę musi być 5 czy 2 już wystarczy, bo to coraz trudniej będzie znajdować. Ale to poszukajmy w takim razie gdzieś poza Polską i uderzmy też w jakiś zachód i w coś nieoczywistego. A czemu nie Emmanuel Macron na przykład? Bo to też jest taka postać, która łączy pewne sprzeczne tendencje, tak? No, z jednej strony to jest wiadomo bojowiec frontman liberalizmu, który uratował go przed tą złą populistyczną, tak, Marine Le Pen, ale z drugiej strony wszystko ma swoją cenę, też musiał to okupić zmianą pewnych poglądów, tak? Poszedł w krytykę lewicy, islamu i tak dalej i tym podobne. No oczywiście wszystkie te kategorie tam są przesunięte, bo to jest Zachód i tak u nich po prostu pewne dyskusje się już zakończyły, przynajmniej jak na ten moment, i to nie zostały rozstrzygnięte w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli, tak? Więc powiedzmy jakieś kwestii światopoglądowych to nie rusza, ale tam ta walka toczy się na innych polach. No pytanie, jak w tym kontekście traktować jego... No, właśnie to też jest dobre pytanie, bo z jednej strony wiadomo, Francja jest laicka i on to podkreśla, z drugiej strony jest to już w tym momencie pewna tradycja takiej wspólnoty politycznej. Tak. No i zresztą to nie tylko on, przecież pani Le Pen też broni państwa laickiego, a z kolei przeciwnikiem tego konceptu jest pan Mélenchon, czy towarzysz Mélenchon, który tworzy taki sojusz ekstremów, tak, radykalnej lewicy i muzułmanów. Więc może to. Ja mam jeszcze jednego. Ja też mam jeszcze jednego, ale może mamy tego samego? No mam dwóch na jednym oddechu. Donald Trump i Kanye West oczywiście. Przy czym nie jestem pewny, czy Donald Trump to już nie konserwatywny liberalizm, a po prostu pornoprawica. Trump przewędrował od bycia liberałem leciutko posmarowanym konserwatyzmem, to nie wiem, czy nie bycia... Bo Donald Trump jakim jest człowiekiem, nigdy się nie dowiemy, nie? To jest ten typ człowieka, który nie wiadomo, czy ma wnętrze w ogóle. Nie, że złe, dobre, jakiekolwiek. Jest człowiek nieodgadniony, w tym sensie jest dość niezwykły. Natomiast to, co samo reprezentuje dzisiaj, moim zdaniem, już konserwatyzmem liberalnym. Oczywiście Ameryka ma swoją specyfikę. Tutaj się z kolegą mocno różnimy, bo ja mam do Ameryki sporo różnych sympatii, kolega nie ma. Ale ja uważam, że amerykański konserwatyzm jest prawdziwym konserwatyzmem, jeśli faktycznie jest konserwatywny i Trump się przesunął w tą stronę, tylko wzbogacił to rzadkim w Ameryce komponentem lekko populistycznym, który lubię i który mi się podoba. Trochę izolacjonistycznym, trochę żeby zamknąć gospodarkę, same fajne rzeczy, także Trump na pewno. A na poziomie kulturowym to Kanye West powiedziałem na serio, w sensie po prostu, że to jest chory psychiczny. To jest chory psychiczny, niesamowicie interesujący ideowo sposób, fascynujący. I on na pewno łączy to, że nie są jakby pieniążki, robienie, tutaj. Tylko on łączy na zasadzie niespójnej ideologii, on łączy go tak, nie? Że trochę Macron też. Jakby Macron też nie jest takim konserwatywnym liberałem, który idzie ścieżką, tylko który nam się jakby jest tu. Trzeba tu mieć żółte kamizelki, więc to może ale tutaj nagle mówi, że katolicyzm jest ważną częścią tradycji Francji i tak dalej. Więc to jest inny model trochę łączenia sprzeczności, nie? To nie jest model wykoncypowania drogi, którą przejdę, tylko to jest moment jakiegoś rozgrywania, zaspokajania różnych potrzeb. Nie wiadomo, czy to jest... No on to wziął, to jest francuski model, to jest model Napoleona, nie? Który jednocześnie był jakobinem i ultrakatolikiem dla wszystkich. Zależy, jak się pod kątem patrzyłem, dbał o to, żeby tak wyglądał. W sensie, był na wszystkim dla wszystkich. Jest pewien talent, Macron oczywiście nie umie tego zrobić tak dobrze, ale jest pewna tradycja w wielu państwach. W tym sensie tak z Macronem się zgadzam, właśnie to jest fajny insight, że to jest nieoczywista rzecz, a możliwe, że można by było tak określić.
Czas mija nieubłaganie, także ostatnie dwa pytania. Myślę, że może nawet zbiorczo. Wspólnotowość. Tak, właśnie chciałem się odnieść do tego, co dr Tondera mówił na temat tych, tak, tego doczokaratę i jakby chciałem trochę powiedzieć, jakby tak na takim przykładzie, czym się różni wspólnota, która faktycznie jest wspólnotą, jest taką wspólnotą funkcjonalną od wspólnoty, która jest takim zbiorem takich luźnych elektronów, jakichś atomów, które sobie latają każdą swoją stronę i jakie to ma skutki. Tutaj bo właśnie doktor jest powiedzmy fanem popkultury, tak, gier fabularnych, więc się odniosę do takiego hobby jak larpy, który polega na przybieraniu się za rycerze, idziemy do lasu, układamy się dwumetrowymi drągami z gumy. I od iluś lat się toczy taki spór pomiędzy społecznością z Europy Środkowo-Wschodniej, w sensie my, tak, Polacy, Czesi, Niemcy i a Amerykanie. My ich nazywamy rakiem, oni nas faszystami, no bo jakby leksykon brytyjski, amerykański jest krótki. I co jest zaskakujące, to jest to, że w Polsce czy w Czechach, które nie są krajami tak bogatymi jak Stany, jak się pójdzie na takie wydarzenie, no to w zasadzie czujemy się, jakbyśmy się znaleźli na planie jakiegoś bardzo wysokobudżetowego serialu, tak? A w Ameryce to wygląda jak paździerz, bieda i generalnie źle. I to wynika z tego, że... ostatnie zdanie po prostu. To wynika z tego, że jak Polacy, czy Czesi, czy Niemcy, czy jakieś, czy ogólnie ludzie o takim zdrowszym podejściu do wspólnoty się zbierają w jakimś celu, chociażby dla zabawy, to oni się skupiają na tej zabawie. A Amerykanie przyciągnięci takim łokistowskim indywidualizmem, ta wspólnota ma na nich cel inkluzywności i takiego pewnego, gdyby tam na przykład włączona wszelka krytyka, więc nie możemy się zebrać jako wspólnota, żeby włożyć jak gdyby z siebie wszystko, nawet nieważne czy to jest cel zabawy, czy to jest cel jakikolwiek inny, tylko tak właśnie jesteśmy tymi różnymi elektronami, więc wydaje mi się, że w tym sensie to jest ta trochę różnica między właśnie wspólnotą jako wspólnotą, a jakimś takim zbiorem różnych elektronów. Super ad vocem, bo to jest kapitalne, co powiedziałeś. Dwa pytania. Po pierwsze, pytanie do ciebie. Czy nie wiesz, czy te iglampy, czy te reko wojny kolonialnej i secesyjnej nie starają się tam bardziej? Bo to byłby trochę trop, że kiedy lampują, cudzą w historii, to jest jak fantazja, kiedy lampują swoją zabawarniejsi. Starą hipotezę, bo to by było to... To by o nich świadczyło lepiej trochę, odrobinę lepiej. Natomiast druga rzecz jest taka, że nieprzypadkowo dzisiaj wspólnoty hobby, na przykład fandom, które odruchowo kiedyś kojarzyły się najpierw z prawicą, potem znów z lewicą, teraz w obliczu tego, co z popkulturą wyrabia, jakby wyrabiają, jak należy znowu iść na taką, bo na nie chciał plus cały czas, znowu się objawia trochę konserwatywny rys fandomu, rys na zasadzie, to jest dla nas cenna rzecz, choćby te głupie Gwiezdne Wojny. To jest dla nas cenne, nie możecie z tym zrobić wszystkiego, to jest dla nas ważne. To, że posiadacie prawa, to nie wystarczy. My stawiamy wam opór jak możemy, niewiele możemy, jak mamy gówno filmiki w internecie, ale zawiązuje się, potrzeba wspólnoty jest tak duża, że zawiązuje się wokół rzeczy, wokół których kiedyś byłyby nie do pomyślenia, byłyby zbyt drobne, a może kiedyś właśnie były, może kiedyś były kluby takiego i jakiego piwa w jakichś miasteczkach w Europie i ludzie się tukli o to kijami dla zdrowia i sportu, bo nie musieli się kłócić o inne rzeczy, więc nie wiem, może wracamy tylnymi drzwiami do jakichś rzeczy, których byśmy się mogli nie spodziewać. To są te tezy nowego średniowiecza pełzającego, Grzegorz Lewicki lansuje taką tezę od lat. Nawiązując do tego, co doktor Tonera mówił, że idealny świat być i być, że być może tak jest w niebie, wyglądałby tak, że wszystkie idee byłyby realizowane na 100%, w tym również wolność. Jednak to jest jakiś taki świat idealny, który jak wiadomo nie może zaistnieć. Sam fakt, że czasami musimy wybierać pomiędzy różnymi wartościami, ogranicza możliwość ich realizacji. I jednym z kluczowych problemów, przed jakimi stoi świat współczesny, no jest kwestia właściwego zdefiniowania wolności, określenia jej definicji, określenia jej granic.
Dla nas konserwatystów jest to dosyć oczywiste, jak powinna wyglądać wolność, jakie kwestie powinna obejmować. Natomiast dobrze wiemy, w dzisiejszym świecie nie jest to takie oczywiste. Teraz zatarła się już tak naprawdę granica pomiędzy wolnością a samowolką, a swobodą, a jakąś taką racjonalną, też tradycyjną wolnością, a rupta osokseta. W związku z tym pytanie, w jaki sposób można by w sposób przystępny dla przeciętnego współczesnego człowieka wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest wolność, jakie powinny być jej granice i przede wszystkim jak wytłumaczyć potrzebę ograniczenia wolności, jaką rolę w tej kwestii może odegrać konserwatywny liberalizm. Dobrze, to powiem polską, mam na koniec języka po to, że tylko etyka cnót. Etyka cnót i praktyczne przypadki, to znaczy ograniczenia wolności, kiedy się ludzie przyzwyczaili, że nie ma ograniczenia, każda zmiana jest trudna. I wizje tak zwanego brania za mordę, tak ogólnie społecznie, są bardzo trudne do zrealizowania. Część z tych marzeń konserwatywnych jest moim zdaniem niezniszczalna w bezpośredni sposób. Opowiadanie będzie za dużo, nawet jeśli się uda wprowadzić, to nie nastąpi zmiana, społeczeństwo będzie płynąć swoim torem, gdzieś będzie jakiś pasywny opór i tak dalej. Natomiast etyka cnót, bardzo zapomniany dział etyki przez całe lata, bo te deontyczne dyskusje wszystkich jarają, bo one są ciekawe. Gdzie jest granica tego? Obróćmy 40 razy kwestii, kiedy zaczyna się życie płodu. Nie chcę tego deprecjonować absolutnie. Ta metoda dyskutowania sprawia, że możemy się kłócić w nieskończoność. Natomiast etyka cnót pokazuje, że aplikowanie pewnych standardów w życiu swoim własnym, prywatnym przynosi owoce. I pokazywanie tych owoców jest jedyną drogą. Znaczy pokazywanie, dlaczego warto jest odmawiać sobie. Najprostszy przykład, dlaczego warto zrezygnować z pornografii, nie? Takiego klasycznego przykładu samowoli, a nie wolności. Nie? Dlaczego, zanim ją ograniczymy ustawowo, co trzeba pewnie zrobić, szczególnie dla sobie najmłodszych, to trzeba pokazywać, dlaczego rezygnacja z niej jest krokiem do wolności. Tak na przykład pornografia jest dość proste. Jest mnóstwo argumentów dzisiaj zebranych, od lewicowych po prawicowych, rezonujących bardzo różnie. Od wykorzystywania eksploatacji w tym biznesie kobiet, które jest, jak wychodzi, ten obrazek, który stworzyła pornobranża, jest fałszywy, jak się okazuje, że tam jest wszystko fajnie i konsensualnie i wszyscy tego chcą i tak dalej. Aż po właśnie sytuację wpadania w bardzo kompulsywny nauk, który utrudnia codzienne życie. Nie mówię o sprawach moralnych, bo utrudnia po prostu funkcjonowanie bardzo wielu ludziom na świecie, takie codzienne. I takie argumenty pokazujące, że praktyczna praca nad sobą, w tym ograniczanie wolności i w tym nawet zewnętrzne. Jeżeli zrozumiemy raz zasadę, że pewne ograniczenia, pewne limity dają nam tak naprawdę wolność, zwiększają nasz potencjał wolności do, czyli pozwalają nam więcej osiągnąć w życiu, więcej zrobić dobrego, więcej zrobić dla siebie, niech już nawet więcej tych pieniędzy zarobić. Nawet to sprawia, że oswajamy się z ideą tego, że wolność jest czymś, co musi podlegać jakimś ograniczeniom, jak wszystko inne. I jeżeli raz rozumiemy tą ideę na przykładzie praktycznych przykładów, no to idea, że czasem trzeba to zrobić, to jest szybciej, to jest sprawdzić, z jakiego idea, którą się godzimy. No idea typu jest klęska żywiołowa, są przepisy porządkowe, jest wojna, stan wojenny, prawda? Godzimy się z ideą specjalnego ograniczenia wolności od czasu do czasu. Ta idea nie jest nam obca. Więc pokazanie pewnych procesów, które stoją za tym, że idea odbierania wolności to nie jest odbieranie wolności, żeby ją mieć, żeby komuś zabrać, żeby wyrwać, tylko jest pewnym czymś nakierowanym na cnotę, jest moim zdaniem fundamentalne, ale musi być faktycznie nakierowane na cnotę. To jest problem mnóstwa współczesnych regulacji, tych lewiatanowych regulacji demoliberalnych, których jest mnóstwo, a które ewidentnie są niezorientowane na budowanie cnoty i to widać, dlatego one budzą taki opór, a jednocześnie są szantażem moralnym tylko. Co chcesz, ludzi zarażać COVID-em? Nie jestem w ogóle anty, za bardzo wziąłem te dawki, nic mi nie jest, ale chodzi mi bardziej o pewną logikę, która za tym stoi, że to jest tylko logika szantażu. Nie jesteś inkluzywny, nie jesteś tak, nic nie taki, bo te zakazy nie budują pragnienia budowania cnoty. Lewicowcy sami sobie robią ten virtue signaling nieprzypadkowo, bo człowiek tego potrzebuje. Więc oni nie budują cnoty, ale te cnoty są bardzo takie... No nie można krytykować, nie można negować, na tym się nie da budować cnoty. Budować cnoty to jest to, że sensei, jak wracam do tego karate, mówi ci, że robisz źle lub lotosu, nie? Popraw. A tak nie możesz tego zrobić, jak w ramach żadnej wspólnoty, nawet dobrowolnej, nie można niczego powiedzieć nikomu, to nie ma żadnego procesu, który miałby się odbywać. Więc to jest kompletnie jałowe, ale pokazywanie praktycznych skutków, moim zdaniem, tylko takich
zysków, ale nie w sensie ekonomicznym, tylko zysków w sensie kontroli nad sobą, bo kontrola nad sobą to jest wolność. Czyli jeśli ograniczę wolność tyle i zyskam tyle później w ramach swojej własnej wolności, swojej własnej kompetencji, to znaczy, że widocznie ma to sens. Nie? I może w przypadku społeczeństwa czasem jest tak samo. Moim zdaniem Skandynawowie przy wszystkich swoich wadach nieźle to pokazują na przykład. Więc Purytanie, których nie znoszę z różnych innych powodów, też na pewnym etapie nieźle to pokazali. Czyli ten etap, złoty etap purytański, kiedy skolonizowali Amerykę i prawie wygrali wojnę domową, wynikał z tego, że ci ludzie pracowali nad swoją cnotą. To się potem wyrodziło w szaleństwo, bo nie mieli mocnego fundamentu. Ale jednak działało przez taki czas i przyciągało ludzi, nie? Bo miało pewne praktyczne rezultaty, dawało ludziom siłę. Ten empowerment, o którym mówi tyle lewica, lewica chce go zadekretować, powiedzieć, teraz jesteś empowered, nie? To tak nie działa, no po prostu to jest mięsień, który trzeba wyćwiczyć. Nikt nie jest empowered w magiczny sposób, więc moim zdaniem tędy droga. Tak, to do tego pytania też coś dopowiem. No, Cicero tak powiedział, summum ius, summa iniuria, czyli najwyższe prawo najwyższym bezprawiem, to można też odnieść właśnie do wolności. Tak jak zresztą kolega zauważył, że kiedy ona stanie się najważniejsza, to przerodzi się w tę samowolę, ale nawiązałem do Cycerona nieprzypadkowo, bo tak to jest w naszej cywilizacji, że większość tych rzeczy, o których dyskutujemy na jakimś tam bazowym poziomie dla każdego człowieka, przerobili już dawno temu starzy Grecy i starzy Rzymianie. I to jest moim zdaniem taki element brakujący w dzisiejszej edukacji, no bo każdą jakąś naprawę pojęć, naprawę sposobu myślenia trzeba zacząć od jakiejś formy edukowania społeczeństwa. Dzisiaj jest za mało starożytności grecko-rzymskiej w szkole, za mało i historii tego obszaru i tej filozofii, którą tam wtedy stworzono, to by moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo pomogło. No dobrze, to w tym momencie już postawię kropkę, ale też żeby to zakończyć jakąś klamrą kompozycyjną, no to przypomnę, że zastanawialiśmy się nad ideą konserwatywnego liberalizmu, a rozpoczęliśmy od próby zdefiniowania pojęć. Tymczasem no, przypomnę tą najprostszą definicję, że konsekwentny, konserwatywny liberał to gość, który jest konserwatywny tak mniej więcej do godziny 21, ja mam już po godzinie 21. Także serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do kontynuowania wątków wszelakich w części nieoficjalnej. Wypuszczamy Putina z szafy. Tak. Historycy pochwalą się, czy zabijają. Historycy pochwalą się, czy zarabiają. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Wyborna dyskusja. Jestem bardzo zadowolony. Państwu dziękuję za przybycie. Zachęcam do śledzenia naszych kolejnych wydarzeń, o których informacja zawsze ze stosownym wyprzedzeniem będzie się pojawiać w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję i zapraszam do części nieoficjalnej, zwłaszcza, że no, dzisiaj opuściłem Klub 27, także też no, tak, jest to skromna okoliczność, tym bardziej zachęcam do zostania.